Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwa wszystkich serdecznie przywitać na ostatnim wykładzie w czwartym semestrze Akademii Społeczeństwa Otwartego. Jest miesiąc czerwiec, także wypada słuchaczom i studentom zrobić przerwę wakacyjną. Zaczniemy jesienią, prawdopodobnie po 15 października, bo przecież nie będziemy zakłócać kampanii wyborczej. Dzisiaj naszym wykładowcą jest pan profesor Jerzy Zajadło z Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. I jak wiele, wiele miesięcy temu umawialiśmy się na wykład, to poprosiliśmy pana profesora o rozwinięcie takiego tematu. Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. No ale życie biegnie i w ostatnim tygodniu postanowiliśmy to zmienić. Pan profesor będzie mówił o, powiedzmy sobie, o rządach, aktualnych rządach prawa, jeżeli to dobrze sformułowałem, pan profesor mnie poprawi, w Polsce. To tylko tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Oddaję panu profesorowi głos. Mam mówić do mikrofonu, czy to jest... Tak, to proszę do mikrofonu, bo wtedy lepiej jest na nagranie. Dziękuję Państwu jeszcze raz za zaproszenie. Ja już miałem okazję uczestniczyć w lekturze wykładowców Akademii. Jak Państwo może przyjdziecie, rozmawialiśmy w formule Radbrucha. Ja się tego trochę nawiążę, żeby to miał ściśle związek z tym tematem. Chociaż tak, no, ten tytuł Rządy Prawa w Polsce jest tak obszerny, że ja właściwie nie wiem, od czego zacząć i nie wiedziałbym, na czym mam skończyć, bo jak mówić o rządach prawa w ogóle i idei rządów prawa, to wbrew pozorom nie jest to pomysł nowoczesności, tylko trzeba by się gdzieś do starożytnej Grecji, którzy już doskonale rozumieli w starożytnej Grecji, że istnieje to przynajmniej w pewnym okresie swojej historii. Na przełomie V i IV wieku przed naszą erą zrozumieli, że istnieje immanentny związek pomiędzy demokracją a rządami prawa i musieli je tak zrobić. A z kolei, gdybym miał mówić o rządach prawa w Polsce obecnie, to właściwie mógłbym skończyć jednym zdaniem, że tych rządów prawa nie ma i mamy do czynienia albo z podorami praworządności, albo przy bardziej radykalnej tezie z niedemokratycznym państwem bezprawia. Ja jestem zwolennikiem tej drugiej, takiej bardziej radykalnej tezy, postaram się ją uzasadnić. No, ale tak czy inaczej, to trzeba by jakoś ten temat bardziej skonkretyzować, jak widzę, jest zbyt obszerny, żebyśmy go... Ale skoro to jest Akademia Społeczeństwa Otwartego i są tu jakieś cele edukacyjne, to warto jeden parę słów poświęcić na temat, co to są rządy prawa, na czym polega idea rządów prawa, nawet nie wnikając w tą taką długo wieczną historię. Zwłaszcza, że my jesteśmy jako społeczeństwo obywatelskie, otwarte, kamieni taką dziwną retoryką przez rządzących. Ono jakoś tak odpryskiem trafia do nas w formie dialogu, rzekomego dialogu pomiędzy rządem polskim a Komisją Europejską. Tam się bardzo często pojawia taka teza, zarzuty ze strony Komisji Europejskiej, że wstrzymamy od procedury naruszenia praworządności przeciwko Polsce, no to najczęściej pada odpowiedź, że a cóż to jest praworządność, prawda? Cóż to są rządy prawa, artykuł 2 Traktatu Unii Europejskiej nie definiuje rządów prawa. W związku z tym każde państwo jakby, co państwo to rządy prawa i w związku z tym jakby podważają i poddają wątpliwość, w ogóle te wątpliwości Komisji Europejskiej czy organów Unii Europejskiej co do stanu praworządności w Polsce, no bo patrzcie o tą tezę. Nie ma definicji rządów prawa. No to nie jest do końca prawda, to znaczy rzeczywiście, jeśli nie ma takiej legalnej definicji w artykule 2 Traktatu Unii Europejskiej, to jeszcze nie znaczy, że my nie wiemy, co to są rządy prawa, że nie jesteśmy w stanie zdefiniować takiego twardego jądra rządów prawa. Nawet jeśli w szczegółach państwa w swoich systemach prawnych różnią się od siebie, to my na podstawie tych wielowiekowych doświadczeń jesteśmy w stanie powiedzieć, co to są rządy prawa, więc ta retoryka polskiego rządu w stosunku do Unii Europejskiej jest po prostu retoryką kłamliwą. I co to są rządy prawa? No po pierwsze, to jest prymat prawa nad polityką. W momencie,
czyli jest odwrotnie, to mamy do czynienia z państwem niepraworządnym. Po drugie, to jest równość wobec prawa, co doskonale Grecy rozumieli, bo to był główny trzon ich pojęcia rządów prawa. Po trzecie, to jest problem pewności prawa. Znaczy, musimy być pewni, w jaki sposób jest to uchwalane i co jest prawem, a co nie jest prawem. Jak patrzę, jak się to znaczy, kryteria, musimy te rzeczy od siebie odróżniać. No i po czwarte wreszcie, co może najważniejsze, rządy prawa zakładają odpowiedzialność osób sprawujących, wykonujących funkcje w imieniu państwa, sprawujących organy państwowe, zasiadających w organach państwowych, czyli odpowiedzialność za naruszenie porządku prawnego. No jeśli teraz się przyjrzeć Polsce Anno Domini 2023, całemu temu procesowi, który następował tam od 2015 roku aż do chwili obecnej, i to coraz bardziej w ostatnim czasie, to właściwie mamy do czynienia z naruszeniem wszystkich tych czterech elementów. Jeśli uznamy to za takie twarde jądro rządów prawa, jeszcze raz powtórzę, prymat prawa nad polityką, równość wobec prawa, pewność prawa i odpowiedzialność funkcjonariuszy państwowych za naruszanie prawa, to właściwie w Polsce od tych 8 lat mamy do czynienia z takim permanentnym naruszeniem każdego z tych elementów, prawda? I coraz bardziej. Ja jeszcze powiem na końcu, bo są takie próby takiego uniwersalnego zdefiniowania, takiego zakwalifikowania polis z punktu widzenia poziomu i praworządności. Jest taka organizacja pozarządowa, taka platforma właściwie pozarządowa. Nazywa się World Justice Project i oni raz na jakiś czas publikują taki ranking państw z punktu widzenia praworządności. Ten ostatni ranking za 2022 rok obejmował 140 państw. Ja trochę powiem o tym rankingu, co się na niego składa i jakie miejsce zajmowała Polska w tym rankingu w poszczególnych kategoriach, gdyby je tak sklasyfikować. To po pierwsze. Po drugie, odpowiedzią na ten zarzut, czy nie ma definicji rządów prawa, może być łatwe wskazanie, że w tym artykule drugim rządy prawa są wymienione obok demokracji, a demokracji, definicji demokracji też tam nie ma. Ale przecież wszyscy wiemy, co to jest demokracja. I takie rankingi państw demokratycznych także się ustala. Tym razem jest taka przybudówka brytyjskiego tygodnika The Economist. Nazywa się Intelligence Unit. I oni opracowali takie kryteria oceny poziomu demokracji w poszczególnych państwach. I Polska od 2015 roku stale spada w tym rankingu, prawda? Coraz niższe miejsce, coraz niższą pozycję zajmujemy w tym rankingu państw demokratycznych, państw, które są oceniane z punktu widzenia poziomu demokracji. O ile pamiętam, to w ostatnim czasie znajdowaliśmy się tam na 70. którymś miejscu. A co się bierze pod uwagę w tym rankingu? Po pierwsze, oczywiście wolne wybory. I tutaj biorąc pod uwagę to, co się, o tym jeszcze też powiem, to, co się stało wokół, to, co się dzieje wokół wyborów, o których już wiemy, że będą nieuczciwe, prawda? Nawet jeśli będą pozornie wolne, to zabraknie im pewnych kryteriów uczciwości wyborów z różnych powodów, o których możemy szczerze porozmawiać. To akurat to kryterium było do tej pory oceniane relatywnie wysoko, czyli wybory 2015, czy wybory 2019. Nawet jeśli były zastrzeżenia ze strony Organizacji Bezpieczeństwa i Pracy w Europie co do rzetelności i wolności tych wyborów, to nikt specjalnie nie kwestionował ich legalności. Być może teraz mamy do czynienia z takim nasyceniem różnych negatywnych zjawisk, od zmian w ordynacji wyborczej, przez coraz większą propagandę uprawianą przez telewizję rządową, publicznej telewizję, przez dostęp do tej telewizji publicznej, przez różne inne takie zabiegi, takie manipulacje, zarówno komunikacyjne w relacji władza-społeczeństwo, jak i
w takiej relacji instytucjonalnej, zmiany w Krajowej Komisji Wyborczej, Biurze Wyborczym, no i tak dalej, i tak dalej. No to jeszcze o ile do niedawna tam jest taki, w tej ocenie demokracji jest taki algorytm wskaźnik od 0 do 10. I państwa, które są tam powyżej 8 punktów, to są dojrzałe demokracje, państwa między 6 a 8 to są takie kulejące demokracje powyżej 6 punktów, a powyżej 4 to są tak zwane państwa hybrydowe i poniżej 4 punktów to są ustroje autorytarne. No i teraz z punktu widzenia wolności wyborów, tak jak mówię, byliśmy klasyfikowani, w tej ocenie nie było tak źle, nawet jeśli w naszej ocenie społecznej było znacznie gorzej niż to, na to ten wskaźnik by pokazywał, bo to było mniej więcej około 8 punktów dostawaliśmy za wolne wybory za lata 2015-2019. Natomiast znacznie gorzej było z tymi innymi kryteriami, bo my już wiemy współcześnie, że tak jak istotą demokracji nie jest wyłącznie idea większości, tylko raczej idea deliberacji, tak już wolne wybory raz na jakiś czas nie są jedynym wskaźnikiem poziomu demokracji. Co jeszcze wymienia ta przybudówka tygodnika The Economist w tych kryteriach? No po pierwsze to jest poziom swobód obywatelskich, prawda? I tutaj jak Państwo doskonale wiecie, jesteście przy organizacją, która jedną z celów jest walka o prawa i wolności obywatelskie. To sytuacja od 2015 roku się coraz bardziej pogarsza, to znaczy mamy do czynienia z coraz większymi ograniczeniami tych swobód obywatelskich. Po trzecie, to jest sama kontrola społeczeństwa nad rządem, nad sprawowaniem tego rządu. A tutaj też coraz bardziej ta sytuacja się pogarsza, ponieważ w ogóle władza jest wyprowadzana do jakiegoś ośrodka pozarządowego, do tak zwanego centralnego ośrodka dyspozycji politycznej. Po czwarte, to jest wpływ społeczeństwa na takie węzłowe decyzje, na przykład z punktu widzenia opinii publicznej, na przykład na to, czy będziemy w Europie, czy też nie będziemy w Unii Europejskiej, zaczynamy odczuwać taki deficyt coraz mniejszego wpływu nas jako społeczeństwa na tą decyzję, tak? Kiedy zdecydowaliśmy w referendum o przynależności do Unii Europejskiej. Tak w tej chwili podejrzewam, że Państwo też podzielają tą troskę. Być może będzie tak, że nikt nas nie będzie pytał o zdanie, gdyby doszło do tak zwanego polexitu. No i po piąte wreszcie, w tych kryteriach oceny demokracji te pięć elementów składa się na jakąś średnią. W tej średniej tam za rok 2021 myśmy byli na poziomie tak powyżej 6 tych punktów, na granicach 6,5 punktów, więc byliśmy na poziomie takiej kulejącej demokracji. O tyle, jeśli te zabiegi przeciwne władzy wokół procesu wyborczego, czyli tego pierwszego kryterium i te spadające pozostałe elementy, pójdzie w takim kierunku, to prawdopodobnie znajdziemy się w tym następnym rankingu, jeśli będzie publikowany, na poziomie państwa hybrydowego. Jak to samo wygląda z punktu widzenia praworządności w Polsce, tego kryterium opracowanego przez World Justice Project, to o tym jeszcze powiem. Ale powiem tak, że ponieważ to jest ostatni wykład w tym semestrze, czwarty moje rozumiem, z taką dobrą tradycją akademicką, to potwierdzi, jest to, że ten ostatni wykład jest taki luźniejszy, tak? To znaczy nie jest taki bardzo akademicki, ale jest bardziej rozmową pomiędzy słuchaczami a wykładowcą, czego bym oczywiście sobie bardzo życzył, zwłaszcza, że no to, o czym chciałem powiedzieć dzisiaj, właściwie ma ścisły związek z dwoma wydarzeniami. Jedno już było, to był marsz 4 czerwca w Warszawie, który jakby trochę zmienił nam optykę, dodał nam nadziei. Co z tego wyniknie, zobaczymy oczywiście.
Ale tam mnie szczególnie zainteresowało, poza oczywiście tą fantastyczną frekwencją, tą atmosferą. Nie mogłem ze względów zdrowotnych uczestniczyć w marszu, ale to, co widziałem na ekranie telewizora, wystarczyło mi do tego, żeby rzeczywiście nabrać optymizmu. A którego telewizora? Własnego. Nie wiem, gdyby się tyle oglądał, no to nie mówiłbym o frekwencji, ponieważ tam to się ograniczyło do garstki 2 czy 3 tysięcy osób, które by przypadkowo stały w kolejce do ZOT. Ale bardziej mnie zainteresowało z punktu widzenia naszego dzisiejszego spotkania to, co powiedział Donald Tusk. Może z takim typowym wiecowym patosem, ale złożył pewne ślubowanie w czasie tego spotkania. I to ślubowanie obejmowało jakby 4 rzeczy. To znaczy, że jeśli dojdziemy władzę, a on w to głęboko wierzy, właściwie powinniśmy zrobić 4 rzeczy. Po pierwsze, powrócić do demokracji, skoro tak naprawdę od niej odeszliśmy. Po drugie, przywrócić praworządność. Po trzecie, dokonać rozliczenia poprzedniego systemu i po czwarte, podjąć jakąś próbę pojednania. I powiem tak, no, te 2 pierwsze zadania to w jakiejś mierze są także zadania dla prawników. I to jest drugie wydarzenie, o którym chciałem wspomnieć, a które jest dobrym pretekstem do tego, żeby na ten temat porozmawiać w czasie dzisiejszego spotkania. Mianowicie za około 2 tygodnie tutaj w sąsiedztwie w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się drugi kongres prawników polskich. Są tam 3 panele. 2 z tych paneli dotyczą takich projektów, które są opracowywane, już gotowe i które będą zaprezentowane w zakresie tego, gdzie dokonano największych dewastacji z punktu widzenia prawników. To znaczy, po pierwsze, sytuacja Trybunału Konstytucyjnego i jego przyszłość. Po drugie, sytuacja organów wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza sądów, ale nie tylko sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, ale także prokuratury, bo to jest pewna pięta achillesowa. I po trzecie, wreszcie, tam mam przyjemność, zaszczyt być w tym 3 panelu. No właśnie mamy mówić o tym, jak naprawdę być państwo prawa, a zwłaszcza z punktu widzenia tego rozliczenia. To się może okazać trudniejsze zadanie, wszystkie te 4. Te 2 pierwsze są łatwiejsze, szczerze mówiąc. To znaczy zarówno przywrócenie demokracji, jak i powrót do demokracji i przywrócenie praworządności nie będzie oczywiście proste, także dla prawników, ale nie jest niemożliwe do wykonania. To znaczy, no, najwyraźniej, skoro powstały takie projekty, powstał projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym opracowany przez Fundację Batorego. Powstały też 2 projekty dotyczące, właściwie 3 projekty dotyczące Sądu Najwyższego, dotyczące sądów powszechnych i dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa opracowane przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. I wokół tego się ta debata ma tam toczyć. Znacznie bardziej skomplikowane są te 2 pozostałe zadania, to znaczy to rozliczenie tej przeszłości, które wcale się może okazać. Ja o tym zaraz powiem, chciałbym z Państwem na ten temat podyskutować właśnie w kontekście tego kongresu i o tym, o czym będziemy mówić, bo my będziemy patrzyli jak prawnicy, tak? Kiedyś Georges Clemenceau powiedział, że w czasie I wojny światowej, że wojna jest zbyt poważnym problemem, żeby go pozostawiać wojskowym. My prawie sparafrazowaliśmy to powiedzenie Clemenceau i mówimy, że prawo jest zbyt poważnym problemem, żeby go zostawiać wyłącznie prawnikom. Znaczy mamy tego świadomość, tak, że to nie, my sobie możemy coś tam wymyśleć, prawda, ale być może w tym procesie powrotu do praworządności, powrotu do demokracji, rozliczenia owej przeszłości, którą na co dzień obserwujemy i tego pojednania, być może Państwa głos się tu bardziej liczy niż nasz prawników, zwłaszcza w tych 2 pozostałych sferach.
Ja powiem, co by prawnicy na ten temat myśleli, jakie są modele. No bo tak, my prawnicy mamy to poukładane, tak? Znaczy my wiemy, jakie są nasze role, prawda? I więc no, mamy takie trzy grupy, gdybym chciał taki model stworzyć. Mamy jakąś grupę, która tworzy prawo. To są politycy, tak? Niekoniecznie może to być prawnicy wykształceni, ale będzie. No, mamy prawodawców, tak? Którzy nam uchwalają jakieś prawa. No, to jest taki trójkąt równoboczny, przynajmniej w takiej idealnej wersji. Tak? I on pozostaje w takiej homostatycznej równowadze i nie chcę wchodzić w to głębiej, bo musiałbym przedstawić ponad 2000 lat historii prawa i prawoznawstwa. Ale możemy sobie wyobrazić, że jest jakaś grupa legislatorów. Oni tworzą prawo. Jest jakaś grupa organów, które stosują to prawo. To są oczywiście wszystkim sędziowie, ale potem będzie, rozumiem, w ogóle wszystkich prawników, praktyków, widzę, adwokatów, notariuszy, prokuratorów. Więc to jest ta grupa stosująca prawo. No i wreszcie jest trzecia grupa, do której ja należę. To są profesorowie prawa, które dokonują jakichś tam interpretacji. Przeciętny sędzia nie ma czasu na to i jest zbyt zajęty, żeby się zastanawiać, pisać komentarze, w związku z tym my im w tym pomagamy, prawda? Kiedyś się natknąłem, to nie wiem, czy to bardzo różne role, możemy przyjmować bardzo różne postawy, profesorowie prawa w stosunku do prawa. Kiedyś czytałem taki artykuł przed paroma laty, który się ukazał na ramach czasopisma German Law Journal, taki węgierski konstytucjonalista i teoretyk prawa Andrzej Jakab. Ironicznie, jak z pełnym sarkazmem, wyróżnił takich siedem grup profesorów, którzy się wypowiadają na temat prawa. No, pierwsza grupa to są prawnicy, to są profesorowie wyrocznie, tak? Oni mówią o tym, co to jest prawo. Mówią sędziom, co to jest prawo. Wy nie wiecie, my wam powiemy, co to jest prawo. Druga grupa to są profesorowie prorocy. Mówią sędziom, co to jest dobre prawo. Trzecia grupa to są profesorowie reformatorzy, ci kierują swoje słowa nie do sędziów, nie do prawników, tylko do ustawodawcy. Mówią ustawodawcy, jak należy uchwalać dobre prawo. Czwarta grupa to taka grupa, myślę, po angielsku nazywa chamber clerk, to urzędnik za rękawkach, prawda? Który ci specjalnie nie tłumaczą ani ustawodawca, ani sędzią, co to jest dobre prawo, co powinno być dobre i słuszne prawo, tylko po prostu piszą, co robi ustawodawca i co robi. No, taka czysta dyskrypcja, tak? I co faktycznie robią sądy. Nie dokonują żadnych ocen, tak po prostu opisują. Następna grupa to są tacy profesorowie pragmatycy, tak? To znaczy mówią sądom i sędziom, jaka decyzja może nie tyle będzie zgodna z prawem, ale jaka będzie najbardziej społecznie akceptowalna. Szósta grupa to są tacy prawnicy teoretycy, ich słuchaczami są inni profesorowie. Oni specjalnie się nie przejmują praktycznym znaczeniem swoich komentarzy, tez, głos, tylko po prostu kierują ich do swojego własnego środowiska. No i w ostatnim czasie namnożyła się też taka grupa profesorowie gwiazdy mediów, media star. Oni opinii publicznej tłumaczą, co to jest dobre prawo. No więc my mniej więcej wiemy, jaką rolę odgrywamy. Natomiast nie z punktu widzenia tego dzisiejszego spotkania, żeby to jakoś skonkretyzować. Bo Państwo, jak zobaczycie na Państwa aktywność przeogromną za ostatnie lata, to sporo tej aktywności było poświęconej na obronę sądów, wolnych sądów, prawda? Tych demonstracji chyba było najwięcej, jeśli chodzi o problem sądu. Zaczął się od Trybunału Konstytucyjnego, potem przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne. Tych demonstracji było całe mnóstwo, mniejszych lub większych protestów przeciwko tym zmianom, które dokonały w miarę sprawiedliwości. I najczęściej Państwo byli tam, lub też zawsze byli Państwo tam obecni. Jest to temat, który, jak sądzę, Państwa bardzo interesuje, to znaczy, jak się przedstawia problem. Ja miałem okazję, mówię na ten temat, bo nie tak taką okazję
uczestniczyłem w takiej konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim właśnie na ten temat. Co to jest, na czym polegać ma niezawisłość sędziów i niezależność sądów w państwie niepraworządnym, I o tym właśnie chciałem trochę powiedzieć, zanim przejdziemy do tego, o co chciałem Państwa sam zapytać, to znaczy o czym mamy mówić w czasie tego kongresu prawników, zwłaszcza w tym moim panelu dotyczącym problemu rozliczania, bo wcale nie jest, jak powiedziałem, nie jest to taka prosta sprawa, to może parę słów na temat tego, tej niezawisłości, bo my operujemy takimi paradygmatami, także sędzia ma być niezawisły, a sąd niezależny. I teraz co to oznacza w warunkach państwa niepraworządnego? A choć już na wstępie postawiłem taką tezę, że my żyjemy w warunkach państwa niepraworządnego. Ciężko zdefiniować, na czym ono polega. No przyjmijmy to w takiej uproszczonej formie, że jest to taka forma pośrednia między państwem całkowicie autorytarnym, a państwem praworządnym. No i teraz przyjmując, że mamy do czynienia anno domini 2023 w Polsce z państwem niepraworządnym, to co to znaczy właściwie? Jakie jest miejsce niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów, na którym nam tak strasznie zależy, skoro jest to ten trzeci taki najistotniejszy bok tego trójkąta, o którym wspomniałem, to na czym ma to polegać? I teraz mamy oczywiście różne modele, jako gdybyśmy założyli, bo mamy do czynienia z państwem praworządnym, jaka ma być rola tych sądów w systemie prawa. Więc mamy generalnie dwa takie modele, z których mam być wykład, to muszę trochę takiej elementarnej akademickości prowadzić. Bo ten trójkąt, on ma takie tendencje do wydłużania jednego z boków, prawda? To znaczy mamy teraz takie systemy, w którym naturalny sposób tą przewagę zyskuje ustawodawca. To znaczy on stanowi prawo, a sądy są tylko i wyłącznie do jego dostosowania i do ewentualnej interpretacji tego prawa bez żadnej funkcji prawotwórczej. Tak? To znaczy to się wszystko ogranicza do konkretnego kazusu, zastosowania normy w określonym przypadku i wydania wyroku. I oczywiście w tym modelu, który nazywamy tu prawnicy takim modelem kontynentalnym, do modelu prawa cywilnego, który jest charakterystyczny dla Europy, ta rola sądów jest w stosunku do samego ustawodawcy relatywnie mniejsza. Mamy drugi system, mamy system charakterystyczny dla państw anglosaskich, system canon law, gdzie mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, to znaczy kiedy mniejsza jest rola tego ustawodawcy, natomiast rośnie rola sądów, ponieważ te sądy mają charakter prawotwórczy przez precedensy, przez w ogóle swoją pozycję ustroju. No i teraz jak to wygląda? Tak to wygląda w pewnych modelach funkcjonujących na świecie, pod warunkiem, że mamy do czynienia z państwem praworządnym. Natomiast jak teraz wygląda to w państwie, które nie ma charakteru praworządnego? Otóż ten problem ma jakby dwa wymiary. Jeden to jest taki wymiar indywidualny, tak? To znaczy patrzymy na konkretnego sędziego i na konkretny sąd rozstrzygający konkretną sprawę. I gdybyśmy chcieli tutaj w tej perspektywie mówić o niezależności, niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów, no to musielibyśmy wkroczyć w problematykę sędziowskiego sumienia, w skrajnych wypadkach tak zwanego sędziowskiego nieposłuszeństwa, a zwłaszcza pewnych cnót, które powinien być wyposażony sędzia, jeśli ma mieć rzeczywiście, ma wypełniać swoją rolę. I teraz paradoksalnie w państwie niepraworządnym ta rola niezawisłości sędziego i niezależności sądu, ona rośnie wprost proporcjonalnie do stopnia niepraworządności. To jest oczywiście pewien paradoks, polegające na tym, że te cnoty sędziowskie, na przykład sędziowska odwaga, zaczyna nabierać coraz większego znaczenia. Ona ma znacznie większe znaczenie w państwie niepraworządnym dla nas przeciętnych obywateli, niż w państwie praworządnym. To jest pewna rutyna, natomiast w państwie niepraworządnym to nabiera szczególnego znaczenia. Znaczy, na czym ta sędziowska odwaga, jeśli uznamy, że to jest ta najbardziej
potrzebna w państwie niepraworządnym, co te sędziego i z czym się pewnie państwo spotkali, bo właściwie to, że przetrwał jakiś niezależny, niezawisły wymiar sprawiedliwości w Polsce, zawdzięczamy w jakimś stopniu postawie samych sędziów, prawda? To znaczy, oni tutaj poczuli się tą trzecią władzą i postawili dosyć ważny, poważny opór, mimo pewnych represji, które jest z tego tytułu. Nie wszyscy oczywiście, ale jest to bardzo poważna grupa. Część jest bardzo obojętnych, ale jeśli nawet przyjąć, że ta aktywna grupa, na przykład członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, na 10 tysięcy polskich sędziów, to jest grupa około ponad 3 tysięcy osób, to jest stosunkowo wysoki odsetek takich sędziów, którzy zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko tej tak zwanej dobrej zmianie wymiaru sprawiedliwości. Nawet z punktu widzenia tego takiego wymiaru indywidualnego, jak powiedziałem, mamy do czynienia z pewnym paradoksem polegającym na tym, że ten etos sędziowski, a zwłaszcza ten etos sędziowskiej odwagi, nabiera tym większego znaczenia w państwie niepraworządnym. On jest po prostu nam bardziej potrzebny, ten sędzia, który jest odważny. Co to znaczy, że jest odważny? No, ta odwaga sędziowska po pierwsze polega na tym, że on się nie może bać, że sędzia nie może się bać stron procesu, tak? Bo jedna strona wygrywa, druga przegrywa. Ja mam sceptyczny stosunek do tego sformułowania, które pochodzi z komedii Sami Swoi Sąd Sądem, a Swoi musi być po naszej stronie. A tego sceptycyzmu nabrałem po takim wywiadzie, który jakieś 7 lat temu udzielił pan premier Morawiecki Timowi Sebastianowi, brytyjskiemu dziennikarzowi w Deutsche Welle. Ja nie wiem, czy państwo kiedyś słyszeli ten wywiad. Tim Sebastian zapytał premiera Morawieckiego, Mateusza Morawieckiego, o słowa jego ojca, które padły z trybuny sądowej, z trybuny sejmowej, że wszystko, co służy narodowi, jest prawem, a wszystko, co mu szkodzi, jest bezprawiem. I Morawiecki potwierdził słowa swojego ojca, że tak, prawo nie jest najważniejsze, konstytucja nie jest najważniejsza, liczy się sprawiedliwość. Co to jest ta sprawiedliwość w jego wydaniu, tego oczywiście nie zdefiniował, ale Tim Sebastian, bardzo doświadczony dziennikarz, starszego pokolenia, po prostu nie mógł wyjść ze zdziwienia. On coraz szerzej otwierał swoje oczy na to, co słyszy już premiera Morawieckiego, ponieważ to były kompletne komunały o charakterze czysto propagandowym. Więc z tą sprawiedliwością tutaj musi być po naszej stronie i z tą odwagą sędziowską, ona głównie polega na tym, że sędzia zawsze ma świadomość, że jedna strona wyjdzie zadowolona z tego sądu, a inna nie. Teraz powstaje pytanie, bo jeśli my mamy naprawiać ten system, tam, czyli cofać te zmiany, które PiS wprowadził w wymiarze sprawiedliwości, a właściwie które głównie ugrupowanie ministra Ziobry dokonało tej dewastacji w gruncie rzeczy organów wymiaru sprawiedliwości w Polsce, to powstaje teraz pytanie, o co ma nam chodzić, tak, w tych projektach. Czy to ma być jakiś powrót do status quo ante, czy powrót do sytuacji sprzed 2015 roku, czy jest to jakaś nowa propozycja? Ja będę zachęcał swoich kolegów do zdecydowanie nowej propozycji, dlatego że to by zakładało powrót do tego stanu pierwotnego sprzed połowy 2015 roku, mógłby sugerować, że z polskimi sądami, polskim wymiarem sprawiedliwości, w odczuciu społecznym było wszystko ok. Otóż nie było ok. My sobie musimy z tego zdać doskonale sprawę, co nie jest to problem powrotu, a najlepszym dowodem na to, że nie było ok, to łatwość, z którą PiS dokonał dewastacji tego systemu organów w miarę sprawiedliwości. Więc to jest jeden element. Która strona przegrywa, a która strona wygrywa? To, że brakowało polskim sędziom z punktu widzenia tego społecznego odbioru, to takiej komunikacji argumentacyjnej, takiego i prowadzenia akcentu zbyt mocnego na taki przesadny formalizm
ex officio, prawda? Sędzia przeciętny nie próbował stroną wytłumaczyć, dlaczego orzekł tak, jak orzekł. Po prostu orzekł. Coś tam napisał w uzasadnieniu, strona do uzasadnienia dostała. Ja mówię, on to powinien robić, jeśli ma być rzeczywiście sądem, ma być sędzią, to on to powinien zrobić już na sali sądowej, bo inaczej to on po prostu deprecjonuje prawo. Ja pamiętam ze swojej aplikacji, nigdy nie zostałem praktykującym, to na krótko może, praktykującym prawnikiem, ale nigdy nie byłem sędzią. Nawet zdałem egzamin sędziowski, zrobiłem aplikację sędziowską, uważam to za element konieczny wykształcenia prawniczego. I ze swojej aplikacji pamiętam taką sytuację, to była połowa lat 80. Ciężki czas, bo to obowiązywała tak zwana ustawa o szczególnej odpowiedzialności karnej tuż po stanie wojennym. Ale były taka kokieteria władzy pod resztą społeczeństwa. No i nagle zdarzały się różnego rodzaju akcje, tak? Jedną z takich akcji, ponieważ brakowało mieszkań, no to trzeba teraz zrobić porządek z tym stanem mieszkalnictwa w Polsce, zwłaszcza z mieszkaniami komunalnymi. Te mieszkania były zamieszkiwane przez osoby niezamożne najczęściej, w związku z tym często ci ludzie zalegali z czynszem po prostu. Przepis z kodeksu cywilnego jest brutalny, jednoznaczny. Jeśli zalegasz z dwumiesięcznym czynszem, to jest to podstawa do wypowiedzenia stosunku najmu, a co za tym idzie do eksmisji, prawda? No i przedsiębiorstwo gospodarki mieszkaniowej tutaj z ulicy Partyzantów we Wrzeszczu po prostu kierowało tysiące pozwów do sądu. Sąd był zalany tymi pozwami o eksmisję na podstawie tego przepisu o dwumiesięcznym. Tego było tyle, że to po prostu to był automat. Już sędziowie się tak specjalnie nie zastanawiali na tym, jak uzasadnić swoją decyzję, po prostu powoływali się na przepis. No i byłem protokulantem, jednym z elementów aplikacji sędziowskiej jest protokołowanie. Pierwszy jest trzeci akt, od tego się zaczyna. Dzisiaj akta są już takie elektroniczne, ale kiedyś to były takie papierowe, więc aplikant pierwsze tygodnie w sądzie poświęcam na szycie akt z taką datwą, z taką wielką igłą. A drugą część poświęcam na protokołowanie na sali sądowej. Byłem protokulantem takiej dosyć dobrej sędziny z Wydziału Cywilnego w sądzie rejonowym w Gdańsku. Na takiej jednej ze spraw, która się odbywała w taki automatyczny sposób. No i w tym przypadku pozwaną była taka starsza pani, repatriantka z Gminy, która dostała to mieszkanie komunalne. Pamiętam jak dzisiaj, że sąd oczywiście odklepał tę swoją formułkę, nakazuje tam wszystkim opuszczenie tego i takiego lokalu z wszystkimi rzeczami, osobami, no i koniec kropka, nawet specjalnie nie uzasadniał tego swojego wyroku, wysoki sąd, tylko po prostu odczytał przepis i ta starsza pani stała odcinkiem swojej głodowej renty i ten wyrok nie bardzo do niej docierał, to znaczy cała ta sprawa jakby toczyła się poza nią, tak? Ona nie bardzo wiedziała, o co chodzi w tej sprawie. Nie wyobrażało sobie, że państwo chcą wyrzucić z tego mieszkania. Dopiero jak ten wyrok zapadł taki dosyć suchy, do niej dotarło i ona po prostu się rozpłakała, trzymając ten odcinek tej renty. I najciekawsze było to, co się stało później. Otóż pani sędzia zdjęła ten łańcuch, to mi nie zdejmowała. Odłożyła ten swój sędziowski młotek, podeszła do starszej pani, przytuliła ją i powiedziała, niech się pani nie przejmuje. Ten wyrok i tak nie będzie wykonany, ponieważ nie ma mieszkań zastępczych. To jest przykład takiej deprecjacji prawa. To wbrew pozorom nie była ta komunikacja, ta więź komunikacyjna, o którą mi chodzi w tym przypadku. Na tym polega odwaga sędziowska, że jedna strona wygra, a druga strona przegra. I sędzia się musi z tym liczyć, nie może się tego swojego wyroku bać. Druga sprawa. Sędzia nie może się bać tego, że orzeka pod prąd pewnych tendencji, które były do tej pory, prawda? Że nagle szuka, jest kreatywny w swoim stosowaniu prawa. Nie może się bać tego, że nagle sąd wyższej instancji uchyli jego orzeczenie, nie, bo on jest wbrew jakiejś powszechnej przyjętej linii orzecznictwa. Więc musi umieć bronić swojego stanowiska. Po trzecie, sąd się nie może bać, że jego wyrok się nie spodoba innym władzom. Zwłaszcza władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej, a zwłaszcza ministrowi sprawiedliwości, bo to nie ma żadnego znaczenia. Sędzia, który się będzie tego bał,
w pewnym momencie przestanie być po prostu sędzią, a sąd przewodniczy sądu. Sędzia nie może się bać perspektywy odpowiedzialności dyscyplinarnej za swoje orzeczenia. Może się bać odpowiedzialności dyscyplinarnej za swoje zaprzestrzeganie etosu sędziego, natomiast nie za treść swoich orzeczeń. A to są wszystko sytuacje, którą przecież próbowano stworzyć wokół tego wymiaru sprawiedliwości. Ale to wszystko w tym wymiarze indywidualnym. Natomiast znacznie bardziej interesujący jest ten wymiar taki instytucjonalno-systemowy niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Bo to jest oczywiście specyficzna władza, ale proszę zobaczyć, że nawet nasza konstytucja w artykule 173, przyjmując w artykule 10 podział władzy, w artykule 173 podkreśla odrębność tej władzy, że zdaję sobie sprawę z tego, że ten trójpodział władzy jest pewien rozwiązaniem modelowym, które jest w gruncie rzeczy iluzoryczne. Dlatego, że władza ustawodawcza i władza wykonawcza, jeśli demokracja polega na większości, to one są zapięte ze sobą, ale tak naprawdę nie stanowią dwóch różnych władz w sensie wzajemnego hamowania się. Bo w podziale władz, i twierdzę, że głównie o to chodzi tutaj w tej niezawisłości sędziowskiej, kiedy uchwalono amerykańską konstytucję w 1787 roku, to pojawiły się pierwsze komentarze, jeden z pierwszych komentarzy były tak zwane pisma federalistów. Jednym z autorów tego typis federalistów był Alexander Hamilton. I on akurat opisywał w tych pisach federalistów, komentował amerykańską konstytucję w odniesieniu do organów wymiaru sprawiedliwości, do sądów. I napisał coś takiego w tych pisach federalistów, że władza sądownicza jest najmniej niebezpieczną władzą. The least dangerous branch. A dlaczego jest najmniej niebezpieczna? Tłumaczy Hamilton z bardzo prostego względu, że władza sądownicza nie ma ani sakiewki, ponieważ nie ma żadne wpływy na państwowe pieniądze. Musi spokojnie czekać, co mu skapnie decyzją kongresu, czy u nas Sejmu, jeśli chodzi o budżet. Więc jest całkowicie uzależniona z punktu widzenia finansów od władzy wykonawczej, a zwłaszcza władzy ustawodawczej. To po pierwsze, więc nie ma sakiewki, jak pisze Peirce po angielsku. I nie ma też, pisze Hamilton, nie ma miecza. Praktycznie rzecz biorąc jest pozbawiona jakiejkolwiek broni, dlatego że ten miecz dzierży prezydent i administracja, która ma do dyspozycji wojsko, policję, służby specjalne i cały ten aparat państwowy. Więc co pozostaje temu sądowi? No właściwie nic z tej trzeciej władzy. Nie ma ani sakiewki, ani miecza. I rzeczywiście tak było, ale dosyć szybko amerykańskie sądy sobie walczyły dosyć dużą niezależność, począwszy od takiego orzeczenia z 1803 roku. Ja chciałem przytoczyć tą historię, bo chcę Państwu pokazać, że od czasu sformułowania tego trójpodziału władzy, to nie jest tylko problem podziału kompetencyjnego, że ty tworzysz prawo, ty wykonujesz prawo, a ty stosujesz prawo w odniesieniu do trzech władz, tylko znacznie istotniejszym elementem trójpodziału władzy jest problem równoważenia się tych władz, czyli to, co Amerykanie nazywają checks and balances, prawda? To jest jakby istota podziału władzy. Więc czy sądy są rzeczywiście takie bezbronne, to znaczy, czy wymiar sprawiedliwości jest taki bezbronny? No nie ma wprawdzie sakiewki ani miecza, jak pisze Hamilton, ale ma inny bardzo poważny oręż, mianowicie jest strażnikiem aksjologii konstytucyjnej. I to jest chyba najistotniejsza rola, którą sądy, co wyszło także w tej polskiej sytuacji, kiedy zdewastowano nam kompletnie Trybunał, no to nagle sądy, które nigdy o tym nie śniły wcześniej, nagle odwołały się do tego przepisu konstytucji, który mówi o jego bezpośrednim stosowaniu, prawda? Powstał taki problem tak zwanej rozproszonej kontroli konstytucyjności, która naprawdę nie jest kontrolą konstytucyjności, tylko tak naprawdę
jest w gruncie rzeczy po prostu bezpośrednim stosowaniem konstytucji, jeśli sędzia ma wątpliwości pomiędzy przepisem ustawy a treścią konstytucji, to nie pozbawia mocy obowiązującej tego przepisu ustawy, tylko stosując wprost konstytucję, mówi w tej konkretnej sprawie, ten przepis nie może mieć zastosowania, więc ja stosuję konstytucję. To nie znaczy, że przepis dalej obowiązuje, co może zrobić Trybunał Konstytucyjny. I teraz wracając do tego referatu wrocławskiego i tej tezy, tak jak powiedziałem, w takim wymiarze indywidualnym pewnego etosu sędziowskiego, to ten problem odwagi sędziowskiej i tej niezawisłości sędziego i niezależności sądu ma dla nas obywateli znaczenie absolutnie podstawowe, jeszcze większe w państwie niepraworządnym niż praworządnym. Natomiast jak wygląda ta sfera instytucjonalno-systemowa niezawisłości sędziowskiej, niezawisłości sędziów i sądów, czyli wszystkich sędziów i całego systemu wymiaru sprawiedliwości w państwie niepraworządnym, w tym wymiarze instytucjonalno-systemowym? Otóż twierdzę, że w państwie niepraworządnym nie ma miejsca na niezawisłość sędziowską ani niezależność sądów. Dlaczego nie ma miejsca? Ponieważ nie ma podziału władzy. Tak naprawdę my w Polsce nie mamy do czynienia z podziałem władzy. W miarę upływu czasu stała się jeszcze gorsza. W ogóle ten podział przyjęty przez konstytucję w artykule 10 stracił na znaczeniu, ponieważ władza została wyprowadzona poza ten system konstytucyjny. Ona tak naprawdę spoczywa gdzieś tam na Nowogrodzkiej, czy w umyśle Jarosława Kaczyńskiego, czy tego takiego systemu, który stworzono. Jak w połowie lat 80. jako taki młody doktor miałem zaszczyt otrzymania takiego stypendium prestiżowego imienia Aleksandra von Humboldta i wyjechałem na 2 lata do Niemiec, do Uniwersytetu w Kolonii. I tam moim patronem był taki wytrawny konstytucjonalista. Wysuwam? Do Niemiec! Lepszego stypendium w Europie nie było. Ale oczywiście powiem. No i tam moim patronem, moim opiekunem naukowym był taki profesor Klaus Stern, autor takiego 5-tomowego dzieła na temat prawa państwowego Niemieckiej Republiki Federalnej. Taki typowy dogmatyk. Tak? Ja jestem raczej filozofem prawa, w związku z tym chodziłem oczywiście na jego seminarium, ale on się zorientował w moich zainteresowaniach takich filozoficzno-prawnych, to polecił mi, że poszedł na inne jeszcze seminarium obok jego. Taki seminarium profesora Martina Grilla. Teraz wiem, dlaczego o tym mówię. Ja miałem takie wyobrażenie systemu, które oparte było na takim modelu. Znaczy, wydawało mi się, że podstawą, że jeśli państwo jest pewną piramidą, prawda? To znaczy, że system prawny jest pewną piramidą. Wydawało mi się, że gdzieś u podstaw tej piramidy stoi idea rządów prawa, nad tym jest demokracja, nad tym ewentualnie podział władzy, a całe zwieńczenie tej piramidy to są prawa człowieka, prawda? No i teraz na tym seminarium tego profesora Martina Kryli uświadomiono mi, że ja mam fałszywy obraz tej rzeczywistości, że ta piramida jest zupełnie inaczej zbudowana. Że tak naprawdę podstawą to są właśnie prawa człowieka. Że my realizując te swoje uprawnienia, pod warunkiem, że nie są ograniczone, partycypujemy w systemie demokratycznym, który opiera się na podziale władzy, po to, żeby w tym szczycie osiągnąć państwo prawa. Więc ten obraz, który wyniosłem z tego seminarium profesora Kryli, był dokładnie odwrotny niż ten, który ja miałem. Ale co charakterystyczne, że ja nie bardzo rozumiałem wtedy, że jechałem z kraju komunistycznego, uczono mnie na zajęciach z prawa konstytucyjnego, wpajano w głowę, że nie ma żadnego podziału władzy, bo jest zdrowy system jednolitości organów władzy państwowej. W związku z tym nie widziałem, dlaczego ten podział władzy jest taki strasznie ważny w systemie demokratycznym i dlaczego jest taki ważny w państwie prawa. Dlaczego te prawa człowieka mogą się zrealizować w państwie, w którym jest podział władzy. No właśnie z tych względów, o których państwu powiedziałem, to znaczy, że nie ma, że bez tego podziału władzy
niezawisłość sędziowską, jeśli pozbawi się tego podziału władzy, jeśli ta władza zostanie skoncentrowana nawet nie w parlamencie, czy nawet nie we władzy wykonawczej, tylko po prostu wyniesiona poza ten system wymiaru sprawiedliwości, no to po prostu ten sędzia przestaje być sędzią, a sąd przestaje być sądem. Ja nie wiem, czym jest, ale ten sędzia staje się po prostu urzędnikiem, który wykonuje jakieś tam polecenia. I teraz, jeśli przyjdzie na ten proces, myśmy się z czym prawnicy już pogubili. Ja już nie ogarniam tego wszystkiego, co się stało między grudniem 2015 roku, a nie wiem, grudniem 2022 roku. Mogę Państwa tylko, sam się posiłkuję materiałami dziennikarskimi, dawno w Kulturze Liberalnej pani redaktor Kalugin opublikowała takie kalendarium, tak? Bo ja już po prostu nie pamiętam, co, kiedy uchwalono, co zrobiono. Faktycznie, w związku z tym takie kalendarium to świetnie pokazuje. I teraz, jak przeczytałem to kalendarium, to zauważyłem, że mieliśmy do czynienia z takim procesem, takiej eskalacji poniżania konstytucji, no tak bym to górnolotnie nazwał. Znaczy to się zaczęło od pewnej przewrotnej interpretacji konstytucji. No, tym pierwszym aktem, sprawa, jak widzicie Państwo, wróciła dokładnie po tych 8 latach, to był problem ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Wąsika przez prezydenta, prawda? Wtedy padło takie zdanie, z tego chyba nie zdawał sprawy z tego, co tak naprawdę powiedział. Tam to też przeszło jakoś tak bokiem, ale powiedział, że postanowił wyręczyć wymiar sprawiedliwości. Odciążyć. W sensie aborcyjnym, czy coś, tak? Odciążyć. To jest zdanie. W ustach, już pomijam jego prawnicze wykształcenie, ale w ustach prezydenta jest to zdanie dramatyczne, dlatego że to jest godzenie w samą istotę trójpodziału władzy, skoro prezydent czuje się zdolny do tego, że może odciążyć ten wymiar sprawiedliwości. I jak widzicie Państwo, właściwie ten problem jest dopiero w tej chwili tak naprawdę dyskutowany pod orzeczeniem Sądu Najwyższego niedawno. Społeczeństwo nareszcie być może zrozumiało, o co tak naprawdę w tej sprawie chodzi. Nie o to, że prezydent nie ma prawa ułaskawienia. To jest jego prerogatywa. To oczywiście wszystko prawda. Tylko w jakich warunkach może, a w jakich warunkach nie może tego zrobić. Ja sobie zadałem trud i sięgnąłem do konstytucji PiS-u z 2010 roku. Był taki projekt konstytucji, który potem zniknął ze stron PiS-u, ale w internecie nic nie ginie. On cały czas jest do odnalezienia. I tam, gdzie jest mowa o kompetencjach prezydenta w projekcie PiS-u, czy oni doskonale tak rozumieli istotę tej instytucji, jaką jest prawo łaski, jest wprost napisane, prezydent stosuje prawo łaski. W polskiej konstytucji obecnej tego nie ma tak wprost, bo mi się po prostu do głowy nam nie przychodziło, że ktoś może pomyśleć co innego. Ale oni mają zapisane wprost w swoim projekcie konstytucji z 2010 roku. Prezydent stosuje prawo łaski wobec osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu. Wprost. Kawa na ławę. Tak tam jest to zapisane. Ale to były takie szkodliwe oczywiście, ale takie próby, które nazwałbym omijaniem konstytucji, tak? To znaczy taką przewrotną interpretacją konstytucji i takim przypisywaniem sobie, taką uzurpacją władzy, przypisywaniem sobie większych uprawnień niż konstytucja rzeczywistości daje. Ja to w jakimś innym miejscu nazwałem takim stopniowym rozwojem takiej interpretacji, to jest paradoksalne. Interpretacji wrogiej wobec konstytucji, wrogiej wobec samej konstytucji. Znaczy oni interpretowali konstytucję w sposób wrogi wobec aksjologii, która w tej konstytucji jest zawarta. I to był taki pierwszy etap. Potem zdarzyły się historie, w którym już doszło do ewidentnego łamania konstytucji. Tak? To już nie było tylko omijanie w drodze przewrotnej interpretacji, tylko było wprost łamanie konstytucji, na przykład przy wyborze Krajowej Rady Sądownictwa i kreacji, czy na przykład przy skróceniu w ogóle kadencji Krajowej Rady Sądownictwa, czy tej próbie skrócenia kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego, czy tych zmianach w ustawie sądownictwa, to było łamanie konstytucji. Natomiast w tej chwili jesteśmy na takim etapie,
który już nie jest ani przewrotną interpretacją, ani nie jest nawet łamaniem konstytucji, tylko jest po prostu pomijaniem konstytucji, to znaczy traktowaniem tej konstytucji per non est. Zobaczcie Państwo, co powiedział Jarosław Kaczyński. W Polsce zmienił się ustrój. Nie tylko społeczno-gospodarczy, zmienił się ustrój polityczny. Ale co to znaczy? To znaczy, że abstrahujemy od tekstu konstytucji, od, znaczy w ogóle od istnienia konstytucji. Od istnienia konstytucji. Myślę, że najlepszym przykładem już nie łamania konstytucji, czy omijania konstytucji, jest ta ostatnia ustawa o tych, nie wiem, już nie pamiętam, jak to się nazywa, o tych wpływach rosyjskich, prawda? To znaczy, naprawdę jest to konstrukcja, którą ja miałem zaszczyt pisać, byłem jednym z 5 ekspertów, którzy pisali ekspertyzy na potrzeby Senatu, w tej fazie legislacyjnej Senatu. Oczywiście moja ekspertyza była stosunkowo krótka, ale inni koledzy się wgłębiali w poszczególne te przepisy konstytucji, które niektórzy naliczyli, nawet 13, które ta, z którymi ta ustawa o tych wpływach rosyjskich jest sprzeczna. Ja się właściwie ograniczyłem do takiego stwierdzenia i pokazałem parę przykładów, że mamy do czynienia z tak zwaną oczywistą niekonstytucyjnością, znaczy taką widoczną na pierwszy rzut oka, o której właściwie trudno na poważnie dyskutować, i ta ustawa jest takim dobrym przykładem już nie omijania konstytucji, ani nie interpretacji konstytucji, tylko pomijania konstytucji, dlatego że ona, co robi z punktu widzenia tego głównego tematu, którym ja się tu zająłem tytułem przykładu, a mianowicie ona po prostu wyprowadza, skąd się to wzięło? Oni zobaczyli, że nie wygrali z sędziami, że jeśli skierują do sądów te sprawy, o których mówimy, to po prostu będą przegrywać na gminie i być może będą brać odszkodowania. To, co zrobili, wyprowadzają wymiar sprawiedliwości poza system sądownictwa. Tworzą jakiś organ, który nazywają komisją państwową i powierzają mu wymiar sprawiedliwości. Więcej, wyposażają go w środki penalne. Nazywają prawie te środki penalne, nie pamiętam, to w ustawie się chyba nazywa środki zaradcze, prawda? Ale one są przecież wprost przeniesione z kodeksu karnego, dlatego że to jest przeniesienie artykułu 39 kodeksu karnego, czyli pozbawienie prawa do zajmowania określonych stanowisk, no jeszcze parę innych rzeczy. Dlaczego to robią? No dlatego, że no, to jest oczywiście pewien wybieg, tak? Pewien wybieg, który polega na zostawieniu konstytucji w ogóle na boku i stworzeniu jakiegoś alternatywnego systemu. To się wszystko odbywa na... Być może Państwo słyszeli o takim terminie podwójne państwo. To była taka książka, którą napisał w 1940 roku Ernst Frankel, to był taki politolog, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. I tam napisał książkę, ona się na początku ukazała w języku angielskim, nazywa się The Dual State, podwójne państwo. Wiem, że co ciekawe, ukazało się dopiero w 1975 roku tłumaczenie tej książki. Ale ona, ja nie chcę być podejrzany o porównywanie ideologii, tak, pisowskiej z ideologią nazistowską, nie, to jest argument, który prowadzi nas w ślepą uliczkę. Ale jeśli porównamy mechanizmy niszczenia państwa i przekształcenia, to one w gruncie rzeczy są identyczne jak Ernsta Frankla, bo po co on napisał, na czym oparł? To pisze Frankl w ten sposób, że jeśli chcesz przekształcić państwo praworządne, państwo niepraworządne, no to zrób 5 rzeczy. Po pierwsze, należy zmienić podejście do istoty prawa. Nie chodzi o normy, chodzi o konieczne, bieżące prerogatywy władzy i decyzje. Normy nie mają znaczenia. Prawo traci znaczenie, prymat prawa nad polityką, prymat polityki nad prawem. Decyzje, prerogatywy władzy mają wyłącznie znaczenie. Po drugie, należy stopniowo znosić wszelkie konstytucyjne, a czasami ustawy, ograniczenia tak pojemnych prerogatyw władzy, zwłaszcza władzy policyjnej. Więc my widzimy tą ekspansję władzy, prawda? Że zadawania sobie coraz większy, a właściwie uzurpowania sobie coraz większych uprawnień. Po trzecie, należy wyeliminować jakiekolwiek środki sądowej kontroli wykonywania przez władze jej prerogatyw. Po czwarte, decydującą rolę w wykonywaniu władzy powinna mieć rządząca partia. Po piąte, celem pojętego prawa, pojętego w kategoriach prerogatyw,
władza powinna być polityka. Więc jeśli się zestawi te trzy punkty do założenia z taką faktyczną polityką pisowską, to jest dokładnie wypierzmywaluj de Duval, nie w sensie ideowym, ale w sensie mechanizmu sprawowania władzy, to jest dokładnie to samo. To tutaj chciałem mówić o tym pierwszym problemie i o tym, jak i też zapytać Państwa, jak Państwo to widzą, jak przywrócić tą niezawisłość sędziowską i niezależność sądu w takim wymiarze instytucjonalnym, zakładając, że w wymiarze indywidualnym nasi sędziowie stanęli, przynajmniej ich część, stanęli na wysokości zadania. I teraz drugi problem tego ślubowania Donalda Tuska, to znaczy ten problem rozliczania przeszłości, a w konsekwencji także pojednania, prawda? Jedno i drugie będzie o wiele, wiele trudniejsze niż to przywracanie demokracji i przywracanie praworządności. Tam się to da zrobić pewnie. Nie będzie łatwe, ale da się to zrobić. Natomiast z tym rozliczaniem przeszłości to już jest pewien problem. Po II wojnie światowej taką najbardziej znaczącą debatą filozoficzną prawną, która się odbyła, ja nie będę wchodził w jej szczegóły, była taka debata z końca lat 50. pomiędzy tym wybitnym pozytywistą brytyjskim Herbertem Hartem, a amerykańskim filozofem prawa Alanem Fullerem. Efektem tej pracy, tej debaty, którą byli na Uniwersytecie Harvarda w 58 roku, były takie dwie książki, które się ukazały w latach 60. To takie najbardziej znaczące, poczytne książki filozoficzno-prawne, w ogóle o istocie prawa, o filozofii prawa XX wieku. To było Pojęcie prawa Harta z 61 roku i Moralność prawa Fullera z 65. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tej książce Fullera jest tam taki dodatek. On w tej książce Moralność prawa, ta książka jest tłumaczona na język polski, można się z tym zapoznać. Ponieważ poszło to, o czym już kiedyś mówiliśmy na tym wywadzie, o Radbrucha, prawda, i jego wojenną posadę. I on oczywiście to konstruuje ten swój przypadek na podstawie tego sporu Radbrucha, ale można by to nadać bardziej uniwersalne znaczenie, które dotyczyć być może także i Polski. Jak w takich sytuacjach, po takich reżimach, gdzie dokonano masy takiego niszczenia państwa prawa na różną skalę, w jaki sposób rozliczać taką przeszłość? No i on konstruuje taki przypadek, wyobraźcie sobie Państwo, Fuller miał takie tendencje do pisania takich historyjek ciekawych, tworzył takie fabuły własne. No i jedną z tych fabuł był taki tak zwany kazus donosiciela. I on opisuje, oczywiście ten skop bardzo łatwo czytelny, on nie nazywa tego poradnymi koszulami, tylko reżimem purpurowych koszul, a my wiadomo o co chodzi, wiadomo o okres nazistowski, ale myślę, że możemy to oderwać od paradygmatu nazistowskiego i nadać temu charakter taki bardziej uniwersalny. I wyobraźcie sobie Państwo, no ponieważ społeczeństwo oczekuje jakiejś reakcji o władzy, prawda? Zmieniła się władza, została z powrotem demokracja, przywrócono praworządność. Co zrobić z tymi aktami, które miały miejsce w przeszłości, tym bezprawiem, które miały miejsce w przeszłości? No i opisuje taką sytuację minister sprawiedliwości, któremu władze zleciły pracowanie jakiegoś projektu, jaki model rozliczania przeszłości przyjąć, woła swoich 5 zastępców. No i pyta się ich, słuchajcie, co mamy zrobić? No i okazuje się, że pada 5 różnych odpowiedzi. Zupełnie różnych modeli, w których można się w takiej sytuacji rozliczać z przeszłością. I co zrobić z tymi sprawcami tych naruszeń prawa w przeszłości. Już nie mówmy o zbrodniach, prawda, bo ktoś mi rzucił hasło, że trzeba mówić na tym kongresie prawników o alternatywie albo gruba kreska, albo Norymberga. No to jedno i drugie jest po prostu taką przesadą, że powoduje deprecjację całej tej idei, która ani nie chodzi o Norymbergę, ani o grubą kreskę w znaczeniu Tadeusza Mazowieckiego, który zupełnie co innego miał na myśli, mówiąc te słowa w trybuny sejmowe. Ale pomijam tego typu
takie tendencje do tego typu haseł, które są kontrskuteczne i kontrproduktywne. No i co powiedzieli ci tych pięciu wiceministrów, co powiedziało ministrowi na tą propozycję? Na pierwszy mówi tak: słuchajcie, my niewiele możemy zrobić. W tamtych czasach lepsze lub gorsze to było jednak obowiązujące prawo. Oni się stosowali do tego prawa, po prostu. Zmieniali to prawo, możemy je uznać za czasami nawet za zbrodnicze. Nie do końca jest to prawda zawsze, bo czasami to pojedynka polegała na łamaniu prawa, ale to jest jakiś model. W związku z tym nic nie róbmy z tym, ponieważ w paradygmacie państwa prawa nie bardzo możemy coś zrobić, dlatego że myśmy zmienili prawo, ale w tamtych czasach, kiedy oni działali, oni mieli takie prawo, w związku z tym nie bardzo możemy pociągnąć ich do odpowiedzialności. To jest jakby jedna wersja tego modelu fullerowskiego. Drugi z tych wiceministrów mówi: słuchajcie, odkreślmy grubą kreską przeszłość. Nie grzebmy się w tym, ponieważ jak się zaczniemy grzebać, to prędzej czy później znajdziemy się w takich sytuacjach jak oni sami, prawda? Być może zgotujemy sobie taki sam piekło, jak oni zgotowali nam. Zresztą nie jesteśmy w stanie z punktu widzenia standardów państwa prawa ocenić tego, co się tak naprawdę stało. W związku z tym gruba kreska, tak? Ale w takim nie mazowieckiego znaczeniu, tylko w takim dosłownym. Po prostu odkreślamy swoją przeszłość, idziemy do przodu. Nie ma sensu się w tym taplać. Trzeci mówi: słuchajcie, to jest tak, że w tych czasach minionych tego reżimu zbrodniczego były jakby dwa porządki. Były jakieś łamania prawa na poziomie szczytu władzy, ale także urzędników państwowych. Ale obok tego, że toczyło się normalnie życie, tak? Ludzie się kochali, kupowali, zabierali, chodzili do banku, brali pożyczki, pobierali się, chcili swoje dzieci, no i po prostu toczyło się życie, niezależnie od tego, że gdzieś tam się toczyła, gdzieś tam sprawowano zbrodniczą władzę. W związku z tym odróżnijmy ziarno od plewy, tak? Uznajmy to, co było zgodne z prawem, za zgodne z prawem, a to, co było naruszeniem prawa, po prostu rozliczmy zastosowaniem tego instrumentalium. Czwarty zastępca mówi: to nie jest takie proste, dlatego że być może będziemy musieli po prostu sięgnąć po ustawodawstwo retroakcyjne. Być może, żeby uchronić państwo prawa, być może złamy jakąś zasadę państwa prawa, nie działania prawa wstecz, uchwalmy nowe prawo, które niestety rozciągniemy także w przeszłość. Wreszcie piąty zastępca mówi: słuchajcie, my nic nie musimy robić. Ludzie to sami rozwiążą. Od tego są latarnie na ulicach, żeby rozliczyć, prawda? Więc nagle mamy pięć różnych wersji. Oczywiście prawnicy siłą rzeczy odpowiedzą się za wersją trzecią, prawda? To znaczy, to jest jakby najbardziej optymalna z prawnego punktu widzenia to oddzielenie ziarna i plew. Ale w praktyce, jak się teraz przeniesiemy ten model na naszą współczesną rzeczywistość, to się może okazać nie takie proste. No bo na przykład ilu prokuratorom trzeba będzie postawić zarzut naruszenia artykułu 231 kodeksu karnego, czyli niedopełnienie, czyli przestępstwa urzędniczego, ponieważ wiele postępowań, których nie powinni podejmować, podejmowali, a wiele z takich, które powinni podjąć, uważali. 3648. Odpowiadam. Być może będzie to trudniejsze do prowadzenia, przeprowadzenia, niż się może okazać. Ilu sędziów, którzy złamali swój etos sędziowski, trzeba będzie pociągnąć do odpowiedzialności? Ilu urzędników, którzy złamali konstytucję? Ile osób trzeba będzie zindykować na poziomie sprawstwa kierowniczego w tej sprawie? Jak się znajdzie połowę, to będzie dobrze. Tak, a wracając do moich kolegów profesorów, ile osób, które wygadały kompletne bzdury, prawnicze,
należy odsunąć lub też nie odsunąć od obiegu naukowego i od wpływu na młodzież. No i tak, znaczy my, zadanie dokonania tego rozliczenia wcale nie jest takie proste, jak się na pierwszy rzut taka wydaje. Ale jeszcze na koniec obiecałem Państwu to kryterium praworządności. Będę wdzięczny za dyskusję. Jak powiedziałem, Polska ma średnio na koniec 2000 roku, ku mojemu zaskoczeniu, na 140 sklasyfikowanych państw z punktu widzenia poziomu praworządności w tym projekcie World Justice Project została sklasyfikowana na 36 miejscu. Więc nie aż tak źle. Znaczy, szczerze mówiąc, myślałem, że jest dużo, dużo gorzej. Ale jak popatrzymy na kryteria i na miejsca w poszczególnych kryteriach, no to sytuacja już jest bardziej dramatyczna. No bo pierwsze kryterium to są ograniczenia władzy, znaczy poziom ograniczeń władzy, konstytucyjnych, prawnych ograniczeń władzy, no i tego ten prymat, o którym mówiłem, prawa nad polityką, bo niestety tu mieliśmy 64 miejsce na świecie, czyli te ograniczenia władzy przezwyciężane przez ten reżim są coraz mniejsze. Poziom korupcji to jest jakby drugi składnik, zaskakująco wysoko, 24 miejsce. A jak to się złożyć? Otwartość władzy, 42, to już trochę gorzej. Znaczy komunikacja władzy między społeczeństwem a władzą. Porządek i bezpieczeństwo. Też ok, ale to jest właśnie funkcja tego braku ograniczeń władzy, 24 miejsce. Egzekwowanie prawa, 31 miejsce. No i w sprawach cywilnych i karnych wymiar sprawiedliwości dosyć dramatyczny, bo w sprawiedliwości w sprawach cywilnych ma 45 zaledwie miejsce, a w sprawach karnych 38. W związku z tym, no, jak mówię, te dwa wydarzenia, które stanowiły pretekst do tego mojego wystąpienia, czyli z jednej strony ten marsz 4 czerwca, a z drugiej strony ten zbliżający się kongres prawników, który się tu w sąsiedztwie odbędzie. No to jest temat, o którym chciałem od Państwa coś usłyszeć na temat tej możliwości powrotu do demokracji, praworządności, perspektywy niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów w państwie demokratycznym. I drugie to ten problem rozliczenia, który się może okazać trudniejszy niż sądzimy. Jeśli mogę na tym skończyć i byśmy dobrze zapytali, to będę bardzo wdzięczny. To jest wykład ostatni, w związku z tym szczególny. Pytała mikrofon, ten ma władzę, więc pozwolicie Państwo, że ja zadam może dwa pytania. Panie profesorze, pierwsze pytanie będzie troszeczkę, może... Uwaga, tak, dobrze. Obok pana wykładu. Otóż mam takie wrażenie, że... Jest, dobrze, coś tutaj. Nasz Europie Krzyków charakteryzuje trochę odmienny stosunek niż innych mieszkańców innych kontynentów do wartości. I z mojego punktu widzenia tą naczelną wartością, która nas charakteryzuje, jest ta najwyższa... Coś tu chyba mikrofon powoli wysiada. Jest szary człowiek. Czy pan profesor też ma podobny pogląd? A może ja mam błędny pogląd? I od jakiego momentu możemy mówić w naszej historii europejskiej, że tą najwyższą wartością jest nasz zwykły szary człowiek? Nie, myślę, że to jest dosyć prosta, dlatego że nasza filozofia polityki europejska, ona się w gruncie rzeczy kształtowała w oparciu o taki punkt widzenia indywidualistyczny, tak? Znaczy przywiązywaliśmy wagę, zwłaszcza od czasów
takiego kierunku jak liberalizm XIX wieku. Ale przy okazji chciałem jeszcze na coś o czymś powiedzieć, czego, o czym nie powiedziałem. Tutaj przed rokiem w takim aeroparku organizowanym przez redaktor Kolendę Zaleską na temat istoty demokracji. No i dyskutowaliśmy tutaj w PCS-ie. No i szedąc po tej dyskusji, jeszcze bardziej się utwierdziłem w przekonaniu, że demokracji nie należy opatrywać żadnymi przymiotnikami. Bo to się źle najczęściej kończyło. Mi się jak opatrywano demokrację takimi przymiotnikami jak demokracja ludowa czy demokracja socjalistyczna, to wszyscy wiemy, z czym mieliśmy do czynienia. Jarosław Kaczyński też próbuje operować takimi przymiotnikami się demokracji i mówi o tym, że on reprezentuje taką koncepcję prawdziwej demokracji. Ja nie bardzo wiem, co to znaczy, bo szczerze, ale często się w niego taka fraza pojawia. Ja jestem nawet przeciwnikiem, szczerze mówiąc, używania terminu demokracja liberalna. Dlatego, że to sugeruje, że jest jakaś inna nieliberalna. I to było charakterystyczne na przykład w koncepcji Orbana. On to upowszechnił koncepcję demokracji nieliberalnej, prawda? Która jest w uczuciu zaprzeczeniem demokracji. Dlaczego jest zaprzeczeniem demokracji? Bo skąd pochodzi? Co jest źródłosłowem tego przymiotnika liberalny? Tym źródłosłowem nie jest kierunek społeczno-ekonomiczno-polityczny, który się zrodził w XIX wieku pod hasłem liberalizmu i potem laissez-faireizmu, no i tak dalej, i tak dalej. Tylko źródłosłowem przymiotnika liberalny jest libertas, czyli wolność po łacinie. W związku z tym demokracja liberalna to tyle, co demokracja niewolnościowa, co jest po prostu czystym absurdem. No i teraz wracając do pańskiego pytania, to się bardzo ściśle z tym łączy, bo my przywiązując tą wagę do wolności, a zwłaszcza wolności jednostki, stawiamy tą jednostkę w centrum naszej filozofii polityki. Ale musimy oczywiście pamiętać, to są spór, który się toczy od jakiegoś czasu w nauce filozofii polityki, czy prawa człowieka mają wymiar uniwersalny. No i jest ten problem z tym, dlatego że one są w dużej mierze zdeterminowane kulturowo. No, w kulturze chińskiej liczy się grupa, a nie jednostka. Ta jednostka jest oczywiście pod pretekstem tej odmienności kulturowej różnego rodzaju reżimy uprawiały różnego rodzaju zbrodnicze praktyki. No na przykład, nawet jeśli uznamy tą, zaakceptujemy tą odmienność podejścia, na przykład Chińczyków do pozycji jednostki, tak, że on jesteś tylko częścią większej całości, co jest filozoficznie, da się to uzasadnić, jeśli potraktujemy filozofię polityki poważnie, to co upoważnia do torturowania jednostki na przykład, prawda? To nie ma nic wspólnego z przynależnością, z wyższością grupy nad jednostką, bo tego się w sensie humanistycznym, etycznym nie da w żaden sposób uzasadnić. To było też widać na przykładzie, pierwszym takim modelem, który przyjęto w ochronie praw człowieka, to jest oczywiście Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku. Ona w angielskiej nazwie ma Universal. I tam jak podczas obrad Komisji Praw Człowieka NZ-u, jak uchwalali tę Deklarację Praw Człowieka, co nie było sprawą taką prostą, to brali udział rzeczywiście wybitni filozofowie i przedstawiciel katolickiego personalizmu Jacques Maritain i taki przedstawiciel egzystencjalizmu Malik z Libanu i Chińczyk Chang i przedstawiciele latynoskiego socjalizmu Herrera. No, to nie jest tak, że ta deklaracja nie była pewnym kompromisem, prawda? Daleko idącym. I kiedy uchwalono już tą deklarację, gdy przyjęto ostateczny tekst i Jacques Maritain, francuski filozof, personalista, wyszedł na konferencję prasową do dziennikarzy i oni go pytali, no i co, uchwaliliście? On mi odpowiedział, no uchwaliliśmy, ale nie pytajcie dlaczego. Bo ja nie znam odpowiedzi, tak? Dlatego, że tu się zdarzyły tak różne kultury.
I to było widać na przykładzie potem systemów praw człowieka, które przyjmowano, macie Państwo, w Europie. Europejska Konwencja Praw Człowieka, którą nazywamy Europejską Konwencją Praw Człowieka, tak naprawdę jej tytuł w całości brzmi Konwencja o ochronie podstawowych praw człowieka i podstawowych wolności. Jakby jest położony nacisk na ten taki indywidualistyczny tryb. Ale na przykład afrykańska prawa człowieka, afrykański instrument ochrony praw człowieka nazywa się Kartą Praw Człowieka i Ludów. Potem znowu człowiek jest przede wszystkim członkiem plemienia, szczepu, narodu, a nie jednostką jako taką. Więc jest oczywiście, prawa człowieka są zdeterminowane kulturowo. To nie upoważnia do nieprzyjęcia pewnego minimalnego standardu i powszechna deklaracja praw człowieka była takim typowym minimalnym standardem. Chociaż nie odbyła się bez ogromnych sporów, jak się śledzi. Myśmy nie wiedzieli na ten temat, ale w latach 90. dyrektor praw człowieka ONZ-u ówczesny, John Humphrey, wydał swoje pamiętniki w Kanadzie i on dokładnie pokazuje, po raz pierwszy dowiedzieliśmy się, jakie debaty toczono nad powszechną deklaracją praw człowieka wewnątrz tego grona, któremu tam przewodniczył Eleanor Roosevelt. To fascynująca lektura. I to są argumenty nie banalne po wszystkich stronach tego sporu. Także ja myślę, że na Państwa pytanie, skąd się to bierze? My pod tym względem Europejczycy mamy sporo za uszami, ponieważ myśmy myśmy jednak przeszli przez fazę imperializmu kulturowego, próbowaliśmy narzucić tym ludom. To zrodziło, jak już sytuacja okrzepła, zrodziło ogromne problemy. Na przykład, proszę zobaczyć na Australię. Ci aborygeni żyją tam obok cywilizacji i oni po prostu mają własny system wartości. I teraz dokonują na przykład zabójstw rytualnych pomiędzy sobą. Czy państwo ma wkraczać w tą społeczność? To są strasznie skomplikowane rzeczy i myśmy się dopiero uświadomili to, jak odkryto to, w jaki sposób prawa człowieka są zdeterminowane kulturowo. To nie jest taka prosta odpowiedź. W każdym razie nasz europocentryczny punkt widzenia nie jest jedyną uniwersalną odpowiedzią. Drugie pytanie, a w zasadzie może wypowiedź. Panie profesorze, też w naszej tradycji, w świadomości europejskiej jest to sławetne zawołanie. Są jeszcze sędziowie w Berlinie. Wykrzyczał je albo młynarz w Poczdanie. Tak. Ale my patriotycznie tu na Pomorzu uważamy, że ten młynarz był spod Kościerzyny i że to dotyczyło sądu w Kościerzynie. Odwołał się do sądu w Berlinie. Przegranym był Fryderyk II. Ale czy my znamy nazwiska tych wspaniałych sędziów? Nie, znaczy, natomiast mogę powiedzieć inną anegdotę, bo już to idea państwa prawa, znaczy to monarchia Fryderyka już miała takie zalążki państwa prawa, a tak naprawdę to reszta rozwinęło się dopiero w drugiej połowie XIX wieku, między innymi w Prusach za czasów Bismarcka. Ta Kościerzyna kojarzy mi się z Bismarckiem, bo Bismarck przecież niedaleko tam w okolicach miał swój majątek. I jest taka anegdota o Bismarcku. I kojarzona. Zakładam, że jednak był młynarz Sanssouci pod Poczdamem, a nie z Kościerzyny. Zgadźmy się z Francuzami. Tak, Kościerzyna mi się kojarzy z taką anegdotą Bismarcku, że Bismarck zapytany kiedyś, gdzie chciałby umrzeć. Odpowiedział, że na Kaszubach. Zdecydowanie na Kaszubach. A dlaczego, panie kanclerzu, na Kaszubach? A, bo na Kaszubach wszystko przychodzi 2 miesiące później, na śmierć. Ta anegdota oczywiście ma taki symboliczny wymiar, aczkolwiek Bismarckowi, jak zaczął się wgłębiać w źródła tej anegdoty, to okazało się, że on nie miał na myśli śmierci. On miał na myśli słowność kaszubskich rzemieślników. Co przyjeżdżał do tego swojego majątku,
to ciągle napotykał na opór ze strony rzemieślników, czyli ciągle byli spóźnieni o te 2-3 miesiące, dlatego na Kaszuba. Ale wolę tą pierwszą wersję, że na Kaszuba wszystko przychodzi. Rzeczywiście tak jest. Pan profesor, a trzecia kwestia to jest, ja już może od 2, a prawie 3 lat wczytuję się, jak przebiegała denazyfikacja w Niemczech. Proszę nie porównywać PiS-u oczywiście do ustroju nazistowskiego, ale denazyfikacja była ciekawym procesem. Ona się kompletnie nie udała. Ona się kompletnie nie udała, tak twierdzą autorzy tych publikacji, do których ja dotarłem. I bardzo ciekawe zdarzenie nastąpiło jesienią 1945-1946 roku. Amerykanie sprowadzili do Niemiec socjologów zupełnie oderwanych od europejskiej rzeczywistości, żeby przeprowadzić badania opinii publicznej w Niemczech. Pierwsze pytanie, czy dobrze, że zbrodniarze nazistowscy są sądzeni w Norymberdze i dostają odpowiednie wyroki. Tak, to jest znakomity pomysł. Powszechnie Amerykanie byli chwaleni za to, co zrobili w Norymberdze. Drugie pytanie było w ten sposób. Co sądzisz o systemie nazistowskim? System nazistowski nie jest wcale taki zły, tylko nastąpiły wypaczenia. A trzecie pytanie było o Adolfie. Mąż stanu, który mu się nie powiodł. Znaczenie, z mojego punktu widzenia, ma to pierwsze pytanie, że ci przysiągnięci nazizmem obywatele byłej III Rzeszy, oni nie mieli wcale pretensji o to, że ich przywódców skazano na śmierć. To może być jakiś prognostyk, co my mamy zrobić z tymi, którzy u nas nie do końca prawidłowo postępują z władzą. Dziękuję. Ja nie wiem, czy Państwo znacie bliżej historię pisania Norymbergi, Trybunału Norymberskiego, czyli Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, ale to nie ma rzecz taka wcale niesporna, to znaczy były dwie koncepcje. Jedną koncepcję prezentowali Amerykanie, zwłaszcza faktycznie twórcza Trybunału Norymberskiego, tego Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, Robert Jackson, który był potem głównym prokuratorem, właściwie twórcą całej tej koncepcji odpowiedzialności i statutu Międzynarodowego Trybunału Wojskowego i zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko pokojowi. Tam ustawy zdefiniowane. To była jakby jedna koncepcja. Drugą koncepcję miał Winston Churchill, który nie chciał żadnego procesu norymberskiego. On chciał po prostu nazistów rozstrzelać bez procesu. Więc to jest taka różnica w podejściu pomiędzy tym brytyjskim pragmatyzmem Churchilla, a amerykańskim takim przywiązaniem do, że to jednak musi odbyć proces. Dlaczego Niemcy zaakceptowali? No ja się nie dziwię, że zaakceptowali, dlatego że Norymberga wina Niemców była winą metafizyczną, jak pisał Jaspers. Natomiast którym się wydawało, że Norymberga jest jakby zdjęcie z nich odium, już się stało, o co wam chodzi? No już dokonaliście, prawda? Odbyło się, tak? Już tak. Przy świetle kamer. Zresztą my mamy taki obraz procesu norymberskiego, tego głównego procesu, gdzie siedzą tam zbrodniarze Ribbentrop, Frank, Keitel, Jodl, Göring i tak dalej, prawda? Jest kilku dziennikarzy i najczęściej kojarzymy proces norymberski z tą głównym procesem, ale tak naprawdę procesów norymberskich było znacznie więcej, było ich w sumie 15. Odpowiednio były procesy tak zwane branżowe norymberskie, także prawnicy stanęli przed Trybunałem Norymberskim, ale co ciekawe, szczerze nie wiem, ale ministra Ziobry, to nie byli sędziowie, to byli urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeszy. Był też proces lekarzy, jeszcze było parę innych procesów branżowych. Dlaczego się ta nazyfikacja nie udała? Bo procesy norymberskie szybko się zakończyły i dosyć szybko najpierw tak zwany sąd na strefie brytyjskiej na podstawie ustawy sojuszniczej Rady Kolonii nr 10 później orzekał w sprawach tych zbrodniarzy, a potem stopniowo przyjmowały to sądy niemieckie.
no przy czym denazyfikacji dokonywali naziści. Bo nie było innych kadr. Stopień poparcia społecznego w Niemczech dla reżimu nazistowskiego był tak ogromny, że trudno było poszukiwać nienazistów, tak? Za przysięgłym, które by nie poparli tego reżimu. W związku z tym już za czasów ery Adenauera w latach 50. następował proces nie denazyfikacji aparatu państwowego, w tym sądu, prokuratur, tylko stopniowej renazyfikacji. Oni odzyskiwali stosunkowo niewielu. To dotyczyło także profesorów. Jedynym właściwie takim profesorem prawa, który, mimo że inni wygadywali jeszcze gorsze rzeczy, był Karl Schmidt, który stanął przed... otarł się o proces norymberski, dosłownie się otarł. To znaczy był przesłuchiwany, był więziony przez Amerykanów, w areszcie w końcu wypuszczony, ale to był jedyny właściwie profesor prawa państwowego niemiecki, który nie powrócił na uczelnię po II wojnie światowej. Cała reszta, tych, którzy wypisywali nawet mi ciężką nazistowską przeszłość, powróciła na uniwersytet. Jedynym był Karl Schmidt. No, taki symbol, tak? Stał się symbolem, miał pecha po prostu. Może, że nazistowsko był mniej zaangażowany niż wielu innych. Także ja myślę, że to Niemcy po prostu w latach 50. są to charakterystyczne. Kiedy? Bo to było to samo pokolenie. Kiedy doszło do zasadniczych procesów nazistowskich, rozliczenia nazizmu? Po 68 roku. 60 czy 65 proces norymberski. Ten w Auschwitz, tak? I proces Majdanka. Ale później po 68 roku przyszło nowe pokolenie. No, ta tak zwana nowa lewica, rewolta studencka, zmiana pokoleniowa w Niemczech, zawarcie tak zwanej wielkiej koalicji pomiędzy SPD, to wszystko to sprzyjało, że później ten proces nastąpił, aczkolwiek nigdy takiej naprawdę rozliczenia z przeszłością nie dokonali. Ja zaraz dam mikrofon. Jeszcze pozwolę sobie powiedzieć, że taką chyba jasną postacią w tym sądownictwie niemieckim w wymiarze sprawiedliwości Niemiec był prokurator generalny SI Fritz Bauer, który w 1952 roku doprowadził do rehabilitacji uczestników zamachu lipcowego na Hitlera. Przecież oni funkcjonowali jako zdrajcy ojczyzny, prawda? Ale w 1957 roku, jak trafił na trop Adolfa Eichmanna, to nie zawiadomił władz Bundesrepubliki, tylko zawiadomił Mossad, ponieważ wiedział, że... Ale Fritz Bauer przygotował dowodowo proces oświęcimski, który toczył się przed sądem w Frankfurcie w latach 63-65, doprowadził do wizji lokalnej w komunistycznym kraju, jakim była Polska. Bardzo dużo świadków było z Polski tam. No i znaczy, tak ja przeczytałem, no w końcu byłem świadkiem historii. Ten proces stanowił wstrząs. Rozprawa toczyła się nie w sali sądowej w Frankfurcie, tylko w sali obrad Landtagu. Prawda? I od pierwszego dnia procesu do końcowego procesu sala była pełna widzów. Prawda? Czyli to społeczeństwo już też zaczęło myśleć. Przyszło inne pokolenie. Przecież Fritz Bauer akurat miał przeszłość z okresu nazistowskiego, ale nigdy nie współpracował z nazistami. Przeciwnie było. Uciekł do Danii, a Duńczycy go kutrami przerzucili do Szwecji. Chciałem tylko dodać, że na pewno brak denazyfikacji takiej pełnej był spowodowany zimną wojną, prawda? Doszło do jakiegoś porozumienia, że trzeba jakoś innego wroga po prostu. Dziwne, paradoksalne, ale tak było i to we wielu przypadkach. Ja pociągnę trochę ten wątek historyczny, bo tak jak pan profesor opowiadał właśnie o tych analogiach między nazizmem i innymi smami. Też uważam, że to jest niebezpieczne i to jest droga donikąd. Aczkolwiek lubię takie analogie, bo dają do myślenia. I przypomniała mi się historia pewnego sędziego,
nazistowskiego, którego na pewno znacie, słyszeliście czy czytaliście o nim, Roland Freisler, który był karykatura po prostu sędziego. W ogóle rozpoczął jako komunista, chyba nawet walczył po stronie bolszewików podczas rewolucji i został nazistą potem i po prostu krzyczał na oskarżonych, już jak panował nazizm, rzucał kodeksem karnym na oskarżonych, krzycząc, że nawet prawo nie jest potrzebne, żeby skazać go, bo taka jest sprawiedliwość narodu i tam podobne takie komunały. I mamy takie postacie, aczkolwiek ich nazwiska kończą się na Ilcz, chyba Pawłowicz i Piotrowicz, prawda? Z podobnymi przeszłościami i dużo jest takich analogii. I tutaj się również zgadzam w tym, że dużo znaczy oczywiście nasza historia każdego człowieka. Nie da się znacyfikować, zdenacyfikować, zdekomunizować, zdepisować całego społeczeństwa. Wszyscy mamy jakiegoś homo sowieticusa w nas i każdy z nas ma zwolennika PiS-u w sobie. Tak? Może prowokuje tutaj trochę, no nie. Dobrze. Uważam, że mamy to, bo jest to, bo mamy niektóre cechy narodowe również. I mam je sam. Ja to widzę i także po prostu dlatego pozwalam sobie generalizować troszeczkę. I tutaj zbliżam się do mojego pytania. Czy tylko jesteśmy zdani na czas, że czas to sam jakby załatwi? Czy można coś zrobić konkretnego, żeby młodsze pokolenie, które już się urodziło na przykład po 2004 roku, kiedy wstąpiliśmy do Unii, czy ono może przejąć cudle, żeby jakby nastąpiła naturalna depisyzacja, a nie jakieś mieszanie na latarniach, prawda? Może jeszcze słowo o tej zimnej wojnie i konflikcie denazyfikacji, no tak, ma to rację. Kto zbudował amerykański potencjał nuklearny? Niemieccy fizycy, którzy byli twórcami broni V2 i V1. Na Księżycu też wylądowali dzięki Niemcom. To ma minęcie. Na to ostatnie pytanie, no nie znam odpowiedzi. Patrzę po naszych twarzach pokoleniowo i pod tym trudnym jestem pesymistą, tak? Ja tylko tak wygląda. Ja też. Nie, ale z drugiej strony, nie wiem, czy ktoś robił jakieś obserwacje i badania na temat... Nie byłem na marszu. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ale podobno było nieźle, jeśli chodzi o obecność młodych ludzi. Także... To nie był czarny protest, ale... Okej, optymizujesz. Coś musiałoby się takiego stać. Pamiętacie Państwa, kto był głównym twórcą protestów w sprawie ACTA? Młodzież. Mm-hmm. Młodzież, tak. Młodzież wyrwana. To więc zabierzmy im internet, zobaczymy, co się stanie. Już zabierają. Facebook, mocno. Bo ja bym chciał, myśmy mieli spotkanie z profesorem Wróblem. Włodzimierz Wróblem? Tym właśnie. Aha. Ja bym chciał zestawić pana z profesorem. Zaczynam odnosić wrażenie, że kontakt z wami prawnikami zaczyna być demoralizujący, relatywizujący. Ale to a propos tego, co pan powie kumplom, kolegom, znajomym i współprofesorom tam, to o czym pan mówi. Mhm. Oczywiście wspaniałe spotkanie z profesorem Wróblem, ale nagle okazuje się, że my tu jesteśmy Komitet Obrony Demokracji, ale nikt nam się ze sprawiedliwością czasem nie pomyli. Ponieważ kiedy dojdzie już do owych rozliczeń, nie będzie latarni oczywiście, nie będzie Norymbergi jak najbardziej, ale musimy a priori już dzisiaj, my, ci ulicznicy, którzy walczymy razem z sędziami, tak tylko na nawiasem powiem, że pierwszy protest w obronie sądów nie był w lipcu 2017, tylko był w lutym w Gdańsku. Myśmy już wtedy wiedzieli, tutaj co się święci, kto to organizował. Natomiast okazuje się, że profesor Wróble mówi z pozycji wybranego prezesa Sądu Najwyższego, że mianowano Neumanowską, to jest
no, znak sytuacji i czasu, natomiast mówi to no, najpoważniejszy polski sędzia, karnista. Mówię, państwo musicie zrozumieć, że i to, o czym mówicie tutaj, tak? Historia magister vitae. Nie będzie denazyfikacji, czyli depisyzacji, bo nie da się zdepisyzować wszystkiego. Nie będzie można ciąć przy samej ziemi z dnia na dzień. W wymiarze sprawiedliwości to samo. Nie będziemy w stanie tych wszystkich neosędziów jutro rano razem z teczkami wystawić przed Sąd Najwyższy rejonowy obojętnie, tylko ponieważ system padnie. Więc my musimy szukać takiego rozwiązania, które ich jakoś zasymiluje. Bo to słabo mi się tego dzisiaj słucha, kiedy muszę wiedzieć, że neo tam któryś siłą historii braku zamiennika będzie musiał w nowym systemie być i tak użyty. Druga kwestia. Jestem tylko po prostu inżynier elektryczny, no, więc ja mogę nie rozumieć wielu rzeczy, ale jeżeli 2,5 miliarda złotych zapłaciliśmy kar jako państwo, pan profesor też, to naprawdę to są decyzje ludzi. Pan, sprawiedliwość nie chodzi po ulicach. Zło, ja się nie zgadzam z Augustynem, nie chodzi zło po ulicach, nie jest obiektywne. Zło to nie jest praw dobra. Ludzie czynią zło. Zło jeszcze nikogo nie zgwałciło, tylko Malinowski. W związku z czym, co do zasady, 2,5 miliarda nie ma. I teraz okaże się, że no nie ma właściwie winnych, bo się decyzja podjęła sama. Nie wprost, ale profesor Wrubel gdzieś tam tak trochę za łukami próbował tłumaczyć, że właśnie, ponieważ no jest dana sytuacja, jaka jest, to niekoniecznie mogą się znaleźć winni takich już konkretnych sytuacji, bardzo wymiernych. No to mnie demoralizuje, kurczę, bo to słabo, to wygląda słabo. Rzeczywiście prawo, pan jest dla mnie bardzo ciekawym przypadkiem, bo pan jest prawnikiem wieloletnim, a potem pan się jeszcze sfilozofił. Więc pan mi powinien odpowiedzieć, jak to jest możliwe i jak na poziomie aksjologicznym ja mam to przyjąć, że dziś przeciwko tym, którym protestuję, będę ich musiał w dobrym inwentarza zaakceptować za 4 miesiące. Znaczy odpowiem, bo może na profesorze się innym przykładem. Między nami, podejrzewam, że z profesorem Brunem też była różnica zdań, co tylko jak mamy postąpić z Trybunałem Konstytucyjnym obecnie, tak? Też był to temat tak osobny, dokładnie. Ja kiedyś brałem udział w takiej debacie z Fundacji Katorego, moim adwersarzem, współrozmówcą był profesor Marcin Baczak. No i on lansował taką tezę, że to no, trzeba będzie poczekać, tak? Pokończą się kadencje, potrwają 6 tam. Ja wtedy postawiłem taką tezę, że dla mnie Trybunału Konstytucyjnego nie ma. Po prostu dlatego, że ten organ, który nazywa, który operuje w budynku Trybunału Konstytucyjnego, to nie jest ten organ, który przewiduje Konstytucja. No, włączmy trochę wyobraźni prawniczej, nie trzymajmy się tak ściśle kanonów takiego skostniałego myślenia i przyjmijmy na przykład fikcję, prawnicy uwielbiamy fikcję, że tego Trybunału nie ma, a być musi, dlatego że go Konstytucja przewiduje. Moja teza jest bardzo prawdopodobna do profesora Sadowskiego. Trzeba go po prostu wygasić i powołać go na nowo. Sprzeczność z Konstytucją jest tylko pozorna. Ja problem na czym polega różnica między prawnikiem a filozofem, czego się na tej filozofii nauczyłem, chociaż zrozumiałem różnicę między... Może ja Państwu już to opowiadałem, a być może nie. To jest... nie wiem, czy Państwo znacie taką filozoficzną zagadkę statku Tezeusza. Tak, tak. Tak. No i na tym polega różnica między filozofem a prawnikiem, że ja muszę znaleźć jakieś rozwiązanie, tak? Co do tej odpowiedzialności, to wszystko będzie stopień determinacji, no bo okej, te 2,5 miliarda profesor Wrubel myślę, że mówił z pozycji dowodowej przypisywania konkretnego zarzutu konkretnym osobom, że mogą być problemy w takim postępowaniu karnym. Ale ja co do ministra Szumowskiego i co do drugiego, nie mam żadnych wątpliwości, że te zarzuty postawy można. Czy na przykład obaj w sprawie Orlenu, prawda? I Lotosu. W związku z tym ja tylko podkreślam, że to jest trudne, tak? To jest trudne, bo my prawnicy mamy pewne ograniczenia, ale będziemy musieli włączyć więcej wyobraźni, jeśli mamy... Gadgluchem ich, no.
Nie, to... Wie pan, 20 lat temu nikomu nie przyszło do głowy. Ja jako pierwsza ja się brał ruchem, ale ja podam może jeszcze inny przykład z tych takich reakcji. Może one nie dotyczą takiej odpowiedzialności, tylko takich indywidualnych wyborów. Na swoim osobistym przykładzie podałem tytuł jako nie przestępców, które trzeba wsadzić do więzienia, tylko moich kolegów, profesorów, którzy wywiadują w tej chwili kompletne bzdury, pisują te kompletne bzdury na zlecenie tego reżimu. I teraz co z nimi zrobić? Co, wykluczyć ich z obiegu naukowego z tego powodu? Ja podam na swoim osobistym przykładzie. No, 3 miesiące temu byłem recenzentem rozprawy doktorskiej. Nikt ze mną tego nie uzgadnia. Normalnie się w tej chwili uzgadnia. No, ma pan profesor czas, napisze. Panie, przyszła do mnie gotowa decyzja z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, że mam być recenzentem, którego promotorem jest pan profesor Aleksander Stępkowski. To jest rzecznik prasowy Sądu Najwyższego. I no, bardzo się zasłużył w destrukcji tego organu. No i teraz moja pierwsza reakcja była taka jakby alergiczna. Ja być recenzentem Stępkowskiego, to jest jakieś szaleństwo. Ale sobie pytam się, a co ten doktorant winny temu, kogo pisze ten doktorat? Notabene doktorat był na temat Karla Szpika. Myślę, że nie przyszło mi, pierwsza myśl była taka, ale potem nie. No, ja muszę oddzielić te dwie rzeczy. Teraz mnie samego spotkało to samo. Dwa tygodnie temu na mojej Radzie Wydziału pisze u mnie doktorat, dyrektorka wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego na temat prawa Związku Prawa i Literatury pani Joanna Kamień. Bardzo ciekawy doktorat, już skończyła napisany i wyznaczyliśmy recenzentów. No i szukam takich recenzentów, którzy się na tym znają, tych związków prawa z literaturą piękną. Przyszła mi do głowy taka koleżanka, o której wiem, że skończyła zarówno prawo, jak i filologię polską. W związku z tym zna się na tym, tak? No ale kandydowała do Sądu Najwyższego i się wprawdzie nie dostała z nowego KRS-u. Potem pisała jakąś opinię tam na biura sejmowym. Wśród moich kolegów na tej Radzie widziałem piekło, kogo ty próbujesz zrobić recenzentem. Ja mówię, ja te dwie rzeczy odróżnię. No, nie wpadajmy już w taką histerię, że mam teraz wykluczać swojego zdrowiego naukowego, ponieważ dokonał innego politycznego wyboru niż ja. Ale być może kwalifikacje naukowe ma wystarczające, tak ja to oceniłem. Ale wybór był trudny z mojej strony. To relatywizm, tak? To jest relatywizm, nie? To, co było za czasów komuny, tak samo jak gruba kreska. Ci ludzie mieli lepsze możliwości, jeździli za granicę, mieli w stosunku do tych, którzy protestowali, byli prześladowani, oni jednak nabyli pewnych umiejętności. Co, z tego konformizmu czerpią Fuchsia. Ta dziewczyna, o której mówię, nie nabyła żadnych przywilejów z tego. Wyrosła ze środowiska kulowskiego, zrobiono jej wodę z mózgu i dlatego dokonywała takich wyborów. No, na pewnym poziomie nie można sobie władać z wody z mózgu, bo pewien poziom zobowiązuje. Nie, słuchajcie, bez radykalizmu. Ja akurat, jeśli chodzi o krytyczne stosunki władz, nie muszę dobrze, państwo ubiorę i wystarczająco dużo pisałem i nagadałem. Nie no. A jakie były te doktoraty w końcu tego pierwszego od tego skompromitowanego profesora? Tego... Stępkowskiego. Znaczy, w tym sensie, jaki sam był doktorat, jak pan profesor przeczytał. Bardzo dobry, że to gremium podjęło decyzję o wyróżnieniu tak, tego doktoratu. Nie wiem, co tam było dalej na tej Radzie Dyscypliny w tej Uniwersytecie, bo ja brałem udział tylko w tej komisji, ale obawiam się, że tam też się piekło rozpętało. To jest w końcu najważniejsze, prawda? Nie, po prostu dużo, jak czy cały winien jest, kim, co promuje. Znamienne, że to był doktorat o Karle Szmycie. O Karle Szmycie, Że troszeczkę z innego, jakby to powiedzieć, pola skojarzeń. Mianowicie pytanie sugerujące, żeby pan profesor przez chwilę przybrał rolę proroka. Mianowicie, jak on przewiduje powstanie tej potencjalnej komisji, która wynikła z tej ustawy i w jaki sposób można wyobrazić sobie odpowiedzialność tych osób, które się zgodzą pełnić funkcję w tej komisji,
w przypadku, jakby to powiedzieć, pomyślnego wyniku wyborów za 4 miesiące. Znaczy, ta ustawa to jest taki potworek, że mi się po prostu trudno w ogóle do tego odnosić. Bo zobaczcie Państwo bieg wydarzeń wokół tego aktu prawnego, prawda? Tu uchwalają. Prezydent pełen euforii podpisuje i mówi, nie może się nachwalić tej ustawy za 5 dni. Kieruje nowelę do jeszcze się głupio tłumaczy w sposób niezrozumiały. Ja szczerze mówiąc nie wiem. Dlatego, że szum wokół tego, który się zrobił na świecie, był po prostu niesamowity. Departament Stanu zareagował w ciągu 12 godzin. W nocy przyszło stanowisko do kancelarii prezydenta. To się nie zdarza, żeby Amerykanie się tak głęboko wtrącali, tak reagowali tak błyskawicznie. Debata w Parlamencie Europejskim odbyła się 2 dni po uchwaleniu tej ustawy. Więc to był naprawdę, to jest naprawdę ogromny szok. PiS nie zdradza swoich reakcji, ale ja nie jestem pewien, czy ta komisja w ogóle powstaje. Czy oni, czy nie zrozumieli, że po prostu strzelili z tą komisją w stopy, co widać było po reakcji? Ten Zenk to mówi, że powstanie i zrobi. Nie. No to będzie frekwencja. To jest Ben Zenk. Ja nie bardzo wyobrażam sobie, jak ta komisja ma funkcjonować, no bo to jest przykład no już skrajnej instrumentalizacji prawa. No bo pierwszą rzeczą, tą komisję można rozbroić bardzo prostym pytaniem, tak? Dlaczego ta komisja ma zajmować się, nie, może inaczej. Czy ktoś jest nas przeciwko temu, żeby ujawnić wpływy rosyjskie w Polsce? Nie. Nikt. Tylko to jest kwestia, jakimi metodami i po co. Chcielibyśmy wiedzieć, tak? Prezydent wykrzykiwał, że on chce wiedzieć. Ale tak, po pierwsze, nie bardzo wiadomo, dlaczego tego typu informacje mają odsłaniać taka komisja, a nie służba, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, no wszystkie służby specjalne przez 8 lat powinny mieć absolutne dane. Okej, to dobra, chcecie komisji, dlaczego nie komisja śledcza, która jest przewidziana w Konstytucji, tylko powołanie takiego pozakonstytucyjnego organu. No, ale dlatego, że komisja śledcza nie ma takich instrumentów penalnych, poza tym nie byłaby w stanie przygotować raportu do 17 września 2023 roku. A to przecież głównie o to chodzi, żeby przed wyborami coś zrobić, prawda? Ja mam dosze wrażenie, chciałbym się oczywiście nie mylić, że to są konwulsje systemu. Wymyślenie takiego potworka ustawodawczego świadczy o daleko idącej determinacji. O jeszcze większej determinacji, moim zdaniem, świadczy wczorajszy wniosek premiera do Trybunału Konstytucyjnego, przedwczorajszym, żeby zbadał konstytucyjność przepisu prowadzonego przez PiS w 2017 roku, że może, żeby w pełnym składzie orzekać w 11. No i teraz, co się może stać z tym? No, Trybunał może orzec tak. Ten przepis jest niekonstytucyjny. W związku z tym, jeśli tak orzeknie, no to wracamy do poprzedniego przepisu, czyli 9, więc jest ok. Ale tak naprawdę, jak spojrzę na treść tego wniosku, on po prostu próbuje zmienić całkowicie charakter tego organu, jakim jest Trybunał. Trybunał Konstytucyjny, w ogóle Sąd Konstytucyjny, na całym świecie jest tak zwanym ustawodawcą negatywnym, tak? To znaczy, on sam nie tworzy prawo, on tylko mówi, to nie jest prawo, ponieważ jest Konstytucja. Wyjaśnię sprzeczność, to prawo nie będzie obowiązywało. Więc ma taką funkcję kasacyjną, prawda? Uchyla z systemu przepis, czyli działa negatywnie. Natomiast ten wniosek, zresztą nie tylko ten, także ten wniosek w sprawie aborcyjnej, to była, ponieważ parlament się bał podjąć tej dyskusji na temat aborcji, no to skierowali to do Trybunału Konstytucyjnego. PiS się bał tej debaty w Sejmie. W związku z tym skierowali do Trybunału, a ci zachowali się jako ustawodawca pozytywny. No i teraz tego samego oczekuje Morawiecki od Trybunału Konstytucyjnego, zachowa się jak
ustawodawca pozytywny uchyli tamten przepis, wrócimy do 9. Ale może być inaczej, jeśli tam ustawodawca pozytywny, to równie dobrze trybunał powiedzieć, każdy skład, który się zbierze, jest wystarczający do orzekania. To jest tak absurdalne, że tego nie można wykluczyć, że ten organ to zrobi. Przewodnicząca. Przybłęska w pojedynkę. Dokładnie. Ja gotuję. Ja nie jestem pewien, że ona powstaje, ta komisja. Ja mam taką kwestię odnośnie jeszcze rozliczeń. I przepraszam za swój brak precyzji, ale o ile wiem, to czy wyroki, czy prawo mają też charakter taki prewencyjny i edukacyjny, tak? Wyroki sądowe. I w tym momencie jest kwestia tego typu, że jeżeli to będzie się toczyło swoimi sprawami w sposób wolny i każdy jakby indywidualnie pojedynczo, to może się ta sprawa jakby rozmyć i po pierwsze społeczeństwo jakby tego nie odczuje, tego rozliczenia, a po drugie może to zrodzić pokusę na przyszłość, że skoro tym się udało, to będzie zawsze pokusa, że w takim razie możemy iść na skróty albo omijać prawo. I w tym momencie, że tak powiem, to rozliczenie ma o tyle ważne znaczenie w moim mniemaniu, że od tego nie tylko przede wszystkim od tego, jak to rozrobimy, będzie to rzutowało na wiele lat w przód, żeby ograniczać ewentualne zapędy autorytarne następnych rządów. Nie, ja myślę, że ma pan zupełnie rację, bo po pierwsze nie wiem, jak to mam zrobić. Natomiast od tego, jaki model przyjmiemy i jak to zrobimy, to zależy, moim zdaniem, jak ten czwarty element zaproponowany przez Tuska, to znaczy to pojednanie. Być może to pojednanie bez tego wyliczenia jest po prostu niemożliwe. Ale być może będzie miał... Ja naprawdę nie wiem. Ten nieszczęsny PiS wpędził nas w taką pułapkę wszystkich, że my... Widziałem, że Pani chce zapytać. No ja chciałabym bardzo poprzeć Pana zdanie. Ponieważ Pan zasugerował ewentualne... chciałabym tylko zasugerować ewentualnie zdecydowaną współpracę panów z prawników, z socjologami i etykami, bo ta sprawa, którą pan tu poruszył, ewentualnej prewencji na przyszłość, no to socjologowie powinni pomóc wyznaczyć te największe szkody, które obecny rząd wyrządził. I szczerze mówiąc, już z tego, co pan powiedział a propos samej warstwy prawniczej, to już była bardzo poważna, bardzo mi się wydaje, taka jednoznaczna sugestia o tych prokuratorach, którzy to znaczy właśnie, no, ja bym nie odpuściła bez względu na trudności, no po pierwsze, założyć, na co nas stać finansowo, personalnie, i dosłownie liczbowo wyznaczyć sobie cele, które jesteście Państwo w przyszłości zrealizować w kwestii tych rozliczeń. Wyznaczyć pułap, no nie wiem, tych 5 najbardziej szkodliwych dla polskich spraw i je konsekwentnie rozliczyć, bo wszystkiego wiadomo się nie da. Ale tak jak mówię, no to socjologowie powinni zdecydować, co było najbardziej szkodliwe. Ale ja już powiedziałem, prawo jest zbyt poważna sprawa, żeby zostawić do tego prawnikom. Ja podzielam ten pogląd. Tak, tak. Jak rozumiem, ci prokuratorzy pozwolili te wszystkie inne rzeczy. Czyli zasadnie, czyli znaczy, jakąś metodą byłoby rozpoczęcie tego procesu i w taki spektakularny sposób i potem powiedzenie, okej, okay, stop, teraz do przodu. Tak, bo pamiętam jedna pani sędzina. To psychologia społeczna. Tak, pani sędzina powiedziała, że każda władza demoralizuje. Tak. Sędziowie są bardzo też podatni na demoralizację, władząc władzę w sądzie. Także nie ma złudzeń, że następna władza też będzie chciała robić źle, dobrze dla siebie. To nie ma. Ale ja też to powiedziałem, że jeśli sędziowie myślą, że przed 2015 roku wszystko było ok, tak, to się głęboko mylą. Ale jest komitet obrony demokracji, on będzie mówił demokracji.
A ta wątpliwa była powiedziała, to skopiła pan rynku, nie? Bardzo was przepraszam, ale mamy godzinę 20. Pan profesor nigdy do nas już nie przyjedzie. Ale Piotr, masz ostatnie pytanie i to byśmy na tym zakończyli, tak? Dzisiaj przeczytałem artykuł pana profesora Wróbla w Tygodniku Powszechnym, w którym on jednoznacznie ocenił, że mamy do czynienia z sytuacją państwa autorytarnego. Z poprzednich naszych dyskusji tutaj była kwestia, że u nas niekiedy się zbytnią wagę przywiązuje do kwestii rozliczeń w sensie prawa karnego, podczas gdy wiele nieprawidłowości, mówiąc najogólniej, bardzo delikatnie, popełnianych przez obecną władzę ma charakter materialny, to znaczy, że to jest marnotrawstwo publicznych pieniędzy i albo ewidentne defraudacje, tak jak mieliśmy tutaj z tymi chociażby respiratorami do czynienia. Jest kwestia, żeby położyć większy nacisk na egzekwowanie należności, to znaczy sięganie po majątek i opłacenie odszkodowań przez obecną ekipę. Wydaje mi się, że to jest jakaś droga. Co do autorytaryzmu, to nie do końca się zgadzam z moim przyjacielem, bo to problem z bardzo prostego względu. Państwo autorytarne to jest takie, w którym większość się boi. W Polsce większość się nie boi. Ja się nie boję. W związku z tym nie czuję takiego prawdziwego autorytaryzmu. On jest dla mnie trochę śmieszny. A profesor Wróbel inaczej to zdefiniował. W Wejherowie dwa lata temu powiedział, czemu państwo jest autorytarne? Dla mnie każde państwo jest autorytarne, w której są w nim jednostki poza prawem, których nie jesteśmy w stanie my karniście osądzić. Prokuratura ich nie ściga, sądy nie nakładają jakichkolwiek postanowień w związku z tym i tak dalej. Kaczyński i reszta mówi. Od tego momentu, kiedy oni stanęli poza wymiarem, tym podstawowym, to dla mnie już właściwie, tak to nam wtedy wyjaśnię. Spokojnie, Piotr. Tomek, bieg przedawnienia nie biegnie, jeżeli polityczny. Nie mam... Tak, dobra. Proszę pani. Mogę jeszcze tylko coś sekundę powiedzieć. Jednak ja bym z tym strachem to nie była tego tak zupełnie pewna. Dlatego, że jak tak na przykład patrzę wokół siebie, to jednak ta sfera ludzi, którzy ostrożni, sfera konformizmu, zrobiła się bardzo rozszerzona. To znaczy, to może nie być dokładnie strach, ale między strachem, konformizmem, a obojętnością... Jest... Ale jednak pojawia się takie rozszerzone myślenie, żeby jednak tego nie robić, tamtego, bo to jest niewygodne, szkodliwe i tak dalej. Od konformizmu do strachu jest drogi, jest przejście. Dla mnie. To konformiści otwierają szeroko drzwi. Bardzo państwu dziękuję. Zakończyliśmy czwarty set. Pan profesor. Bardzo prosimy panie profesorze o zapoznanie się z książką i ewentualnie podzielenie się uwagami. Może na Facebooku, może po prostu. Gaudamus rozumiem w październiku. Tak, zaczynamy po 15 października. Po 15 października zaczynamy. Dziękuję państwu bardzo.